Dom wydawniczy Rebis przedstawia Terry Hejs Pielgrzym Przełożył Maciej Szymański Czyta Jacek Rozenek. Część pierwsza Rozdział pierwszy Są takie miejsca, których nie zapomnę do końca życia. Plac czerwony, smagany gorącym wiatrem, sypialnia mojej matki po niewłaściwej stronie ósmej mili, bezkresne ogrody wokół domu, zamożnej rodziny zastępczej, czy zespół ruin, znany jako teatr śmierci, gdzie pewien człowiek czaił się, by mnie zabić. Żadne jednak nie wryło się w moją pamięć tak głęboko jak ten budynek bez windy w Nowym Jorku. Przetarte zasłony, tanie meble, stół. Zasypany tiną i innymi prochami? Obok łóżka leżą majtki w rozmiarze nici dentystycznej. damska torebka i para szpilek Jimmy Choo na sześciocalowym obcasie. Podobnie jak ich właścicielka, nie pasują do tego miejsca. Leży naga, w wannie, z podrżniętym gardłem, twarzą do dołu, zanurzona w kwasie siarkowym, będącym aktywnym składnikiem preparatu do czyszczenia rur, dostępnego w każdym supermarkecie. Dziesiątki butelek po tym specyfiku, zwanym Drain Bomb, leżą w nieładzie na podłodze. Przez nikogo niezauważony zaczynam je oglądać. Na wszystkich zachowały się nalepki, stąd wiem, że zabójca kimkolwiek był, chcąc uniknąć podejrzeń, kupił je w dwudziestu różnych sklepach. Zawsze twierdziłem, że trudno nie podziwiać dobrego planowania. W mieszkaniu panuje chaos, a hałas jest wręcz ogłuszający. Trzeszczą policyjne radiotelefony, asystenci koronera domagają się wsparcia, a kobieta o latynoskiej urodzie szlocha w głos. Nawet jeśli nikt na całym świecie nie zna ofiary, na miejscu zbrodni zawsze znajdzie się ktoś gotów ją opłakiwać. Identyfikacja młodej kobiety leżącej w wannie jest niemożliwa. Trzy dni w wannie z kwasem. Wystarczyłyby zniszczyć rysy twarzy i znaki szczególne. Zdaje się, że taki był plan. Sprawca celowo obciążył ręce ofiary książkami telefonicznymi, dzięki czemu rozpuściły się nie tylko opuszki palców, ale i większość kości śród ręczy. Jeśli technikom kryminalistycznym z nowojorskiej policji nie poszczęści się z dopasowaniem dokumentacji stomatologicznej, będą mieli cholerne problemy z identyfikacją. W miejscach takich jak to, gdzie ma się wrażenie, że zło wciąż lepi się do ścian, umysł dryfuje niekiedy ku dziwnym terytorium. Rozmyślania o młodej kobiecie bez twarzy obudziły ni stąd, ni zowąd skojarzenia ze starym kawałkiem Lenona i McCartneya, tym o Eleanor Rigby. Kobiecie, która noszoną na co dzień twarz trzymała w słoju przy drzwiach. Zaczynam więc w głowie nazywać ofiarę Eleanor. Przed technikami jeszcze sporo pracy, ale mam wrażenie, że wszyscy co do jednego są zgodni w pewnej sprawie. Eleanor zginęła uprawiając seks. Ma teraz częściowo sunięty z łóżka, zmięta pościel, brązowe kropelki krwi rozpylone na stoliku nocnym. Najbardziej perwersyjni twierdzą, że sprawca poderżnął jej gardło, będąc w niej. Straszne jest to, że mogą mieć rację. Jeśli ktoś szuka jaśniejszych stron w tej ponurej sprawie, może znajdzie pocieszenie w tych słowach. Jeśli kobieta umarła w takim momencie, z pewnością nie była świadoma swego losu, aż do ostatniej chwili. Tina, krystaliczna metamfetamina, z pewnością jej w tym pomogła. Specyfik ten rozbudza pożądanie i wprawia w euforię, mózg, wręcz traci zdolność wyczuwania zagrożenia. Pod jego wpływem człowiek myśli w zasadzie tylko o jednym: jak najszybciej znaleźć partnera. I dymać go do utraty sił. Obok dwóch maleńkich woreczków po narkotyku stoi coś, co przypomina buteleczkę szamponu z hotelowej łazienki. Jest nieoznaczona, zawiera bezbarwny płyn. Domyślam się, że to GHB. Specyfik, który robi ostatnio wielką karierę w mrocznych zakątkach sieci. W dużych dawkach skutecznie zastępuje pigułkę gwałtu. W większości nocnych klubów. Można go spotkać na każdym kroku. Bywalcy biorą łyczek, by ograniczyć paranoiczne doznania towarzyszące zażywaniu tiny. Niestety GHB ma własne skutki uboczne, znosi zahamowania i potęguje doznania seksualne. To dlatego na ulicy znany jest jako łatwy sztos. Wyskakując ze szpileki małej czarnej, Eleanor musiała szybować już wysoko jak raca, w święto niepodległości. Przeciskam się przez gromadę ludzi. Nie znają mnie, jestem tu obcym facetem z drogą, marynarką, przewieszoną przez ramię i sporym bagażem przeszłości. I zatrzymuję się przy łóżku. Odcinam się od gwaru i oczami wyobraźni widzę ją nagą w pozycji najeźdźca. Ma niewiele ponad dwadzieścia lat i świetne ciało. Porusza się z zapałem, bo narkotykowy koktajl prowadzi ją wprost do epickiego orgazmu. Metamfetamina podnosi temperaturę jej ciała, nabrzmiałe piersi bujają się zmysłowo, puls i oddech przyspieszają gwałtownie pod wpływem chemicznie wzmocnionej namiętności. Jest zdyszana, a jej mokry język, jakby wiedziony własnym rozumem, szuka drogi do ust partnera. Seks w tych czasach. Z pewnością nie jest dla słabe uszy. Blask neonów z nad Knajp po drugiej stronie ulicy musiał rozświetlać jej jasne włosy, oczywiście przycięte w zgodzie z sezonową modą, i lśnić na wskazówkach jej nurkowego zegarka marki Panerai. Podróbki, rzecz jasna, ale nie Znam te kobietę. Wszyscy znamy ten typ. Tu mnie odwiedzają nowy, wielki sklep Prady w Mediolanie. Ustawiają się w kolejkach do klubów w socho, albo sączą niskokaloryczne latte w kawiarniach przy Montagni Młode kobiety, które mylą doniesienia pisma People z wiadomościami I biorą japońskie znaki wykłute na własnych plecach za symbole buntu Wyobrażam sobie rękę zabójcy na jej piersi Palec muskający kolczyk z kamykiem wpięty w sutek Facet chwyta go mocnej szarpie, przyciągając dziewczynę bliżej. Ona krzyczy z podniecenia, bo każdy punkt jej ciała jest teraz nadwrażliwy na bodźce, a sutki w szczególności. I nie ma nic przeciwko temu, bo skoro ktoś chce ostrzej, to widocznie mu się spodobała. Ujeżdża go, a we głowie łóżka tłucze rytmicznie o ścianę. Ona patrzy na drzwi wejściowe, z pewnością zamknięte na klucz i łańcuch w tej dzielnicy to niezbędne minimum. Diagram na ścianie. Wskazuje drogę ewakuacji. To hotel, ale na tym kończą się wszelkie podobieństwa do Rica Carltona. Ten nazywa się East Side Inn i jest domem dla oszczędnych w delegacji, dla młodziaków z plecakami, dla tych, co znaleźli się na życiowym zakręcie i dla każdego, kto nie zapłaci za nocleg więcej niż dwadzieścia dolców. Zostań tak długo jak zechcesz. Dzień, miesiąc, całe życie. Wystarczą dwa dowody tożsamości, w tym jeden ze zdjęciem. Gość, który już zajął pokój 89, musiał tu spędzić jakiś czas. Na komodzie stoi sześciopak piwa, a obok cztery na wpół opróżnione flaszki czegoś mocniejszego i dwa pudełka płatków śniadaniowych. Na stoliku nocnym odtwarzacz i kilka kompaktów. Przeglądam je pobieżnie. Trzeba przyznać, że facet ma niezły gust muzyczny. Szafa jest pusta. Wydaje się, że zabrał ze sobą jedynie ubrania, gdy opuszczał to miejsce, zostawiając w wannie wolno rozpuszczające się zwłoki. W kącie szafy widzę tylko starte śmieci, porzucone gazety, pustą puszkę, środka na karaluchy i poplamiony kawą kalendarz ścienny. Sięgam po niego. Na każdej stronie znajduje czarno-białe zdjęcie słynnej starożytnej ruiny Koloseum, grecka świątynia, biblioteka celsusa nocą. Artystycznie jak cholera. Niestety nigdzie nie ma notatek, niczego nie zaznaczono. Kalendarz najwyraźniej służył wyłącznie jako podkładka pod kubek z kawą. Rzucam go na stertę. Odwracam się i bez namysłu, w zasadzie odruchowo, przesuwam palcami po blacie nocnego stolika. Dziwne. Ani śladu kurzu. Sprawdzam komodę, krawędź wezgłowia i odtwarzacz. Nic. Zabójca wytarł wszystkie powierzchnie, żeby nie zostawić odcisków. Nobla by pewnie za to nie dostał, myślę, ale naprawdę zaskakujący jest zapach, który czuję, gdy unoszę palce na wysokość nosa. To woń środka dezynfekującego stosowanego na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Nie tylko zapobiega infekcjom zabija wszelkie bakterie, ale też powoduje rozpad DNA, także w próbkach potu, skóry czy włosów. Zabójca spryskał wszystko, włącznie z dywanem i ścianami, by mieć pewność, że nowojorska policja tylko zmarnuje swój cenny czas, próbując znaleźć jego trop w kurzu zebranym laboratoryjnymi odkurzaczami. Uświadamia sobie nagle i bardzo wyraźnie, że to nie jest typowa zbrodnia z pieniędzmi, prochami, albo seksem w tle. To zbrodnia doprawdy niezwykła. Rozdział drugi. Nie wszyscy o tym wiedzą, a nawet śmiem twierdzić, mało kogo to obchodzi, ale naczelnym prawem kryminalistyki jest zasada wymiany lokarda. Po każdym kontakcie sprawcy z miejscem zbrodni pozostają ślady. Stojąc w pokoju numer 89 i starając się ignorować kakofonie tuzina głosów, zastanawiam się, czy profesor Lockhart napotkał w swej karierze taki przypadek. Wszystko, czego dotknął sprawca, moczy się teraz w wannie pełnej kwasu, albo zostało wytarte do czysta, albo spryskane przemysłowym środkiem dezynfekcyjnym. Nie mam wątpliwości, że nie pozostawił po sobie ani jednej komórki. Rok temu napisałem dość niszową książkę o nowoczesnych metodach dochodzeniowych. W rozdziale zatytułowanym Nowe granice wspomniałem, że tylko raz w życiu spotkałem się z wykorzystaniem sprayu antybakteryjnego. Był to przypadek likwidacji wysokiego rangą agenta wywiadu w Republice Czeskiej. Nie była to zresztą najlepsza prognoza na przyszłość. Sprawy do dzisiaj nie rozwiązano. Ten, kto mieszkał w pokoju 89, najwyraźniej zna się na rzeczy. Zaczynam więc badać miejsce zbrodni ze zdwojoną uwagą. Sprawca nie był porządnicki. Wśród innych śmieci leżących obok łóżka widzę puste pudełko po pizzy. Jestem gotów iść dalej, ale zatrzymuje mnie nagła myśl. To tu, na wieku, pudełka w zasięgu ręki musiał położyć nóż. Rzecz tak naturalna, że Eleanor zapewne nie zwróciła na nią uwagi. Wyobrażam ją sobie na łóżku, jak sięga pod zmiętą kołdrą w stronę krocza sprawcy. Całuje jego ramiona, pierś schodzi coraz niżej. Może facet wie, co go czeka, a może nie. Jednym z efektów ubocznych GHB jest wyłączenie od ruchu wymiotnego. W takim stanie można łyknąć siedmiu, 8 czy nawet dziesięciocalową armatę, nie bez powodu najłatwiej kupić ten specyfik w gejowskich saunach albo na planie filmu pornograficznego. Oczyma wyobraźni widzę, jak dłonie sprawcy chwytają dziewczynę i przerzucają ją na plecy. Siada okrakiem na jej piersi. Elenor pewnie sądzi, że będzie podążał ku jej ustom. On tymczasem opiera prawą dłoń na brzegu łóżka i dyskretnie odnajduje palcami pudełko po pizzy, a zaraz potem to, czego naprawdę szuka. Kawałek zimnej stali, nóż, tani, ale całkiem nowy, a dzięki temu wystarczająco ostry. Gdyby ktoś obserwował kobietę od tyłu, widząc jej wygięty grzbiet i słysząc jęk rozkoszy, pomyślałby, że partner jest już w jej ustach. Tak jednak nie jest. Oczy Elenor, błyszczące w narkotycznym transie, nagle są pełne strachu. Lewa ręka zabójcy zatyka jej usta, odchylając głowę do tyłu, odsłaniając gardło. Kobieta wije się i wierzga, próbuje użyć rąk, ale on to przewidział. Siedzi przecież na jej piersiach, mocno wbijając kolana w jej ramiona. Skąd wiem? Na ramionach trupa, rozpuszczającego się w wannie, widać jeszcze sine ślady. Jest bezradna. Kątem oka dostrzega nareszcie jego prawą rękę i próbuje krzyczeć. Rzuca się, jak oszalała, walczy. Zębate stalowe ostrze noża do pizzy mija jej pierś i zmierza w stronę bladej szyi. Tnie głęboko. Krew pryska na stolik nocny Jedna z zasilających mózg zostaje przerwana Teraz to już kwestia chwili Eleanor słabnie wykrwawia się słuchać bulgot Ostatnie świadome myśli Oto jest świadkiem własnej śmierci Oto wszystko, czymkolwiek była i czymkolwiek miała nadzieję się stać Dobiega kresu I tak to się stało Sprawca wcale w niej nie był Dziękujmy Bogu, że chociaż tego nam oszczędził, myślę. Zabójca odchodzi, by przygotować kwasową kąpiel. Po drodze zdejmuje zakrwawioną białą koszulę, którą miał na sobie. Udało się znaleźć jej resztki w wannie pod ciałem Eleanor wraz z nożem długim na cztery cale o czarnej plastikowej rękojeści. W Chinach produkuje się takie za pół darmo, w milionach egzemplarzy. Pochłonięty wyrazistą wizją tego, co się tu wydarzyło, ledwie wyczuwam dłoń, którą ktoś położył na moim ramieniu. Odtrącam ją jednak odruchowo, gotów złamać mu rękę. Niestety, miewam takie przebłyski z dawnego życia. Gość mam mrocze przeprosiny, spoglądając na mnie dziwnie, a potem próbuje usunąć mnie z drogi. To dowódca ekipy techników dochodzeniowych. Trzech facetów i babki, którzy właśnie rozstawiają lampy UV i tacki z solą Fast Blue B, by poszukać plam nasienia na materacu. Jeszcze nie wiedzą o środku dezynfekcyjnym, a ja siedzę cicho. Zabójca mógł wszak pominąć jakiś skrawek łóżka. Pamiętam jednak, że jesteśmy w East Side Inn. W takim miejscu można znaleźć kilka tysięcy śladów pamiętających czasy, gdy dziwki nosiły pończochy. Schodzę mu z drogi, wciąż zamyślony. Próbuję się wyłączyć, skupić. Bo jest w tym pokoju, w całej tej sprawie. Coś. Nie jestem pewny, co takiego, co nie daje mi spokoju. Jakiś element nie pasuje do scenariusza, a ja nie wiem dlaczego. Rozglądam się raz jeszcze, inwentaryzuję wszystko, co mam w zasięgu wzroku, lecz bez skutku. Wyczuwam, że przeoczyłem coś wcześniej. Cofam w głowie taśmę do początku, do chwili, gdy tu wszedłem. Co to było? Sięgam do podświadomości, próbuję odtworzyć pierwsze wrażenie. To był drobny detal. Niezwiązany z samym aktem przemocy, a jednak niezmiernie ważny. Gdybym tylko mógł go dotknąć, poczuć, to coś jakby. Jakby słowo, które przeniosłem na inną półkę pamięci. Przypominam sobie zdania z własnej książki o tym, że to założenia zbyt pochopne za każdym razem prowadzą do klęski i nagle wiem. Gdy wszedłem do tego pokoju, zobaczyłem sześciopak na komodzie, potem karton mleka w lodówce. Przebiegłem wzrokiem po tytułach paru płyt DVD leżących obok telewizora i wreszcie dostrzegłem świeży worek w koszu na śmieci. A wrażenie to słowo, które przyszło mi do głowy, lecz nie przebiło się do świadomości, brzmiało kobieta. Rozszyfrowałem wszystko, co zaszło w pokoju 89, z wyjątkiem najważniejszego. To nie młody facet był tu lokatorem. To nie mężczyzna uprawiał seks z Eleanor a potem podrzędnął jej gardło i niesprytny jegomość pozbawił ją kwasem wszelkich śladów tożsamości, po czym spryskał pokój środkiem dezynfekującym. Zrobiła to kobieta. Rozdział trzeci W trakcie mej kariery poznałem wielu silnych ludzi, ale tylko jeden z nich wręcz emanował naturalnym, wrodzonym autorytetem. Potrafiłby przebić adwersarza szeptem. I to pojawia się w korytarzu, by zaraz ruszyć ku mnie, po drodze informując techników, że mają zaczekać. Strażacy chcą zabezpieczyć kwas, zanim ktoś się poparzy. Ale nie zdejmujcie rękawiczek doradza. W holu możecie sobie zrobić darmowe wzajemne badanie prostaty. Wybuchają śmiechem. Wszyscy oprócz techników. Człowiek z głosem to Ben Bradley porucznik z Wydziału Zabójstw, prowadzący tę sprawę. Był na dole u kierownika hotelu, próbował namierzyć łajdaka, do którego należy ten przybytek. To rosły, czarnoskóry facet, Bradley, nie łajdak, po pięćdziesiątce. Ma wielkie łapy i nosi dżinsy Industry z wywiniętymi mankietami. Żona namówiła go niedawno, żeby je kupił w daremnej próbie poprawy wizerunku. On sam twierdzi, że wygląda w nich jak postać z powieści Steinbecka, jak współczesna wersja uchodźcy z czasów Dust Bowl. Jak wszyscy bywalcy cyrku, zwanego miejscem zbrodni, i on nie przepada zbytnio za specami od zabezpieczenia śladów. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, od kilku lat nie są już funkcjonariuszami policji, tylko pracownikami zewnętrznej firmy. Zdecydowanie zbyt dobrze opłacani. Pojawiają się w robocie w śnieżno kombinezonach z napisem w rodzaju. Forensic Biological Services Incorporated. Po drugie, dla Bradleya to nawet ważniejsze. Ogromną popularność w telewizji zdobyły dwa seriale prezentujące ich pracę, przez co zdecydowana większość techników dochodzeniowych cierpi na ostrą postać nieznośnego celebryctwa. Jezu, czy w tym kraju jest jeszcze ktoś, komu nie marzy się udział w reality show? Ubolewał niedawno Przyglądając się, jak przyszli celebryci pakują swe przenośne laboratorium z powrotem do walizek, przechwytuje moje spojrzenie. Stojąc w milczeniu pod ścianą, obserwuję to wszystko i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że spędziłem w ten sposób pół życia. Bradley ignoruje ludzi, którzy domagają się jego uwagi. Podchodzi do mnie, ale nie podaje mi ręki. Nie wiem dlaczego, po prostu tego nie robi. Nie jestem nawet pewny, czy jesteśmy przyjaciółmi. I nie mnie to oceniać, ja przecież nigdy z nikim nie trzymałem. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale w każdym razie szanujemy się. Dzięki, że wpadłeś, mówi. Kiwam głową, spoglądając na podwinięte nogawki jego dżinsów i czarne buty robocze, sam raz do brodzenia wykrwi i głównie na miejscu zbrodni. Przyjechałeś traktorem? Pytam. Nie śmieję się. Ben prawie nigdy się nie śmieje. Nie wydaje mi się, bym kiedykolwiek spotkał człowieka o bardziej kamiennej twarzy, co wcale nie oznacza, że brak mu poczucia humoru. – Miałbyś okazję się rozejrzeć, Ramon? – pyta cicho. – Nie mam na imię Ramon. No, – On doskonale o tym wie. Wie jednak i o tym, że do niedawna byłem pracownikiem jednej z najtajniejszych agencji wywiadowczych naszego kraju, więc domyślam się, że nawiązuje do postaci Ramona Garcii. Ramon był agentem FBI – który zadał sobie niewyobrażalny wręcz trud, by ukryć swą tożsamość, gdy sprzedawał tajemnice państwowe Rosjanom, po czym zostawił mnóstwo odcisków palców na workach na śmieci marki Hefti, w których dostarczał skradzione dokumenty. Ramon był bez wątpienia najbardziej niekompetentnym tajnym agentem w dziejach świata. Jak wspomniałem, Ben, ma wyborne poczucie humoru. Owszem, widziałem, co nieco, odpowiadam. Wiesz już coś o lokatorce tej nory? To chyba główna podejrzana, co? Ben potrafi ukryć niejedno, ale w jego oczach widzę zaskoczenie. Kobieta? Doskonale, myślę. Ramon kontratakuje. Ale Bradley to dobry glina. Ciekawe, Ramon, odpowiada próbując wysądować, czy rzeczywiście coś odkryłem, czy strzelam. Jak na to wpadłeś? Jaki facet robi coś takiego? Facet pilnuje, żeby piwo było chłodne i niech szlak trafi mleko. Spójrz na te płyty. Same komedie romantyczne, ani jednego filmu akcji. Może się przejdziemy? proponuję. Sprawdzimy, ilu jeszcze gości tej budy wkłada worek do kosza na śmieci? To robota kobiety. W dodatku takiej, która nie pasuje do tego miejsca, choćby nie wiem, jak dobrze grała swoją rolę. Bradley zastanawia się, patrząc mi prosto w oczy, ale nie sposób odgadnąć, czy kupuje to, co próbuje mu sprzedać. Zanim zdąży spytać, dwoje młodych detektywów, kobieta i jej partner, wyłania się z zabeczek na niebezpieczne substancje przytarganych przez strażaków. Zatrzymują się tuż przed Bradleyem. Mamy coś, Ben, melduje kobieta. Chodzi o to, kto mieszkał. Bradley przerywa jej spokojnym skinieniem głowy. Wiem, to kobieta. Macie coś więcej na jej temat? Więc jednak kupił. Dwoje funkcjonariuszy spogląda na niego bez słowa, zastanawiając się, jak u diabła to odgadł. Nim nastanie ranek, legenda o ich szefie zdąży nabrać nowej mocy. A ja? Myślę, że facet jest bezczelny, tak po prostu bez mrugnięcia okiem przypisuje sobie całą zasługę. Parskam śmiechem. Bradley na mnie i przez krótką chwilę mam wrażenie, że mi zawtóruje, ale daremna moja nadzieja. Dostrzegam tylko błysk w jego sennych oczach, a potem znowu zwraca się do swoich ludzi. Skąd wiecie, że to kobieta? Mamy księgę gości i teczki wszystkich pokoi, odpowiada detektyw niejaki Connor Norris. Bradley już nie wygląda na sennego. Od kierownika? Znaleźliście łajdaka i otworzył biuro? Norris kręci głową. Wydano na niego cztery nakazy aresztowania za handel narkotykami. Pewnie jest w połowie drogi do Meksyku, nie, to Alvarez. Tu wskazuje na partnerkę. Rozpoznała gościa poszukiwanego za włamania, który mieszka piętro wyżej. Spogląda pytająco na partnerkę, nie bardzo wiedząc, jak dużo może zdradzić. Alvarez wzrusza ramionami, mając nadzieję, że jakoś to będzie wyłuszcza. Obiecałam włamywaczowi kartę, wychodzisz wolny z więzienia, jeśli otworzy dla nas zamki w drzwiach biura kierownika i w sejfie. Spogląda niespokojnie na Bradleya, zastanawiając się. Jakie czekają ją kłopoty? Ale z twarzy szefa nic nie da się wyczytać. I tylko jego głos staje się odrobinę cichszy, a nawet jakby łagodniejszy. A potem? Nie potrzebował nawet minuty, żeby uporać się z ośmioma zamkami, odpowiada Alvarez. Nic dziwnego, że nikt nie czuje się w tym mieście bezpieczny. Co było w teczce tej kobiety? pyta Bradley. Rachunki. Mieszkała tu nieco ponad rok, odpowiada Norris. Płaciła gotówką, nie kazała podłączyć telefonu ani kablówki, nic. Widać nie chciała zostawiać śladów. Bradley kiwa głową. Właśnie tego się spodziewał. Kiedy po raz ostatni widział ją któryś z sąsiadów? Trzy, może cztery dni temu, nikt nie jest pewny. Zniknęła zaraz po zabiciu panienki, którą tu sobie sprowadziła, mruczy Bradley. Co z dokumentem tożsamości? W teczce został chyba jakiś ślad. Alvarez zerka do notatek. Jest fotokopia prawa jazdy, wydanego na Florydzie, i legitymacji studenckiej, czy czegoś takiego. Bez zdjęcia, dodaje. Założę się, że prawdziwe. Na wszelki wypadek sprawdźcie, rozkazuje Bradley. Daliśmy papiery Petersenowi, odpowiada Norris, mając na myśli innego młodego detektywa. Wziął się do roboty. Bradley kiwa głową. Czy włamywacz, albo inny lokator potrafił coś powiedzieć o podejrzanej? — Znają? — kręcą głowami. — Nikt. Widzieli tylko, że przychodziła i wychodziła — mówi Norris. — Powyżej dwudziestu lat, pięć stóp, osiem cali, świetne ciało — zdaniem włamywacza. Bradley wznosi oczy ku niebu. Wedle jego standardów zapewne oznacza to, że ma dwie nogi. Norris się uśmiecha, ale Alvarez nie. Pewnie by wolała, żeby szef powiedział coś na temat jej układu z włamywaczem. Jeżeli ma ją zrugać... Niech to zrobi od razu i nie każe jej ciągnąć tej rozmowy z profesjonalnym spokojem. Według tak zwanej aktorki spokoju 114 babka codziennie wyglądała inaczej. Jednego dnia Marilyn Monroe, innego Marilyn Manson, a czasem nawet obie wersje jednego dnia. Pokazywała się też jako Drew, Britney, Dame Idna, K.D. Lang. Poważnie? wpada jej w słowo Bradley. Młodzi policjanci kiwają głowami i podsuwają kolejne nazwiska, jakby stanowiły dowód. Chciałbym zobaczyć, jak będzie wyglądała praca nad portretem pamięciowym. Dodaję świadom tego, że kolejno zamykają się wszystkie typowe drogi, którymi można prowadzić dochodzenie w sprawie morderstwa. Coś jeszcze? Kręcą głowami, skończyli. Lepiej zabierzcie się do zbierania zeznań od tutejszej menażerii. Skupcie się na tych, na których nie mamy nakazów aresztowania. Może znajdzie się ze trzech. Bradley odsyła swoich ludzi i spogląda na mnie, czekającego w półmroku. Jestem gotowy do rozmowy o tym, co naprawdę go zaniepokoiło. Widziałeś kiedyś coś takiego? pyta, wkładając rękawiczki. Zdejmuje z półki w szafie metalowe pudełko w kolorze kaki, którego wcześniej nie zauważyłem. Chcę je otworzyć, ale najpierw spogląda w ślad za Alvarez i Norrisem, którzy właśnie wychodzą klucząc między strażakami pakującymi niepotrzebne już pompy do chemikaliów. Hej! woła, gdy się odwracają, dodaje. Dobra robota z tym włamywaczem. Na twarzy Alvarez odmalowuje się ulga. Oboje uśmiechają się i unoszą ręce w podziękowaniu. Nic dziwnego, że ekipa uwielbia Bradley'a. Spoglądam na metalowe pudełko. To raczej mała walizeczka z numerem seryjnym, wydrukowanym na biało wzdłuż krawędzi. Bez wątpienia wojskowa. Gdzieś taką widziałem, ale pamiętam jak przez mgłę. Polowy zestaw chirurgiczny? Pytam bez przekonania. Blisko? Odpowiada Bradley. Dentystyczny. Unosi wieko, odsłaniając wyściółkę z gąbki, w której spoczywa zestaw narzędzi stomatologicznych. Upychadła, zgłębniki, kleszcze. Patrzę w oczy Bradley'a. Wyrwała ofierze zęby? Pytam. Wszystkie. Nie znaleźliśmy ani jednego, więc pewnie je wyrzuciła. Możliwe, że spuściła w Kiblu. Właśnie rozbieramy kanalizację może się nam poszczęści. Zrobiła to, zanim zabiła? Ben rozumie, do czego zmierzam. Nie, to nie były tortury. Ekipa koronera dobrze się przyjrzała ustom ofiary i właściwie nie ma wątpliwości, że ekstrakcji dokonano pośmiertnie, żeby utrudnić identyfikację. To dlatego poprosiłem, żebyś tu wpadł. Przypomniałem sobie, że pisałeś w swojej książce o morderstwie i domorosłym dentyście. Pomyślałem więc, że jeśli tamtej zbrodni dokonano w Stanach, może. Nie, związku nie będzie. To było w Szwecji, odpowiadam. Facet użył młotka chirurgicznego, żeby usunąć mostek dentystyczny i przy okazji fragment szczęki ofiary. Zapewne w tym samym celu. Ależby kleszczami? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A my już tak, odpowiada Ben. Inspirujące, stwierdzam. Mam na myśli postęp cywilizacyjny. Nie pora na rozpaczanie nad kondycją ludzkości. Powiem szczerze, jestem pod jeszcze większym wrażeniem dokonań zabójczyni. Wyrwanie trzydziestu dwóch zębów ze szczęk trupa z pewnością nie było łatwe. Sprawczyni najwyraźniej doskonale pojęła kluczową koncepcję, która jakoś umyka większości jej kolegów po fachu. Nigdy nie aresztowano nikogo z powodu morderstwa. Ludzie aresztuje się dlatego, że go porządnie nie zaplanowali. Wskazuje na metalowe pudełko. Skąd coś takiego w rękach cywila, pytam. Ben wzrusza ramionami. Żaden problem. Dzwoniłem do kumpla z Pentagonu i przekonałem go, żeby zajrzał do archiwum. Na stanie armii stwierdzono nadmiar 40 tysięcy zestawów. Zostały wyprzedane w ostatnich latach przez sieć sklepów dla miłośników survivalu. Oczywiście zbadamy ten trop, ale to nic nie da. Nie jestem pewny, czy ktokolwiek urywa w pół zdania. Zabłądził w labiryncie i rozgląda się po hotelowym pokoju, jakby szukał wyjścia. Nie mam twarzy, odzywa się cicho po chwili. Nie mam zębów, nie mam świadków. A najgorsze jest to, że nie mam motywu. Znasz się na tej robocie lepiej niż ktokolwiek inny. Gdybym cię poprosił o rozwikłanie tej zagadki, jakie dałbyś sobie szanse? W tej chwili? To powerball, czy jak tam nazywają te loterie, odpowiadam. Człowiek wchodzi tu i myśli: amatorszczyzna, kolejna zabawa z narkotykami i seksem, a potem przygląda się bliżej i stwierdza, że w życiu nie widział równie sprawnej roboty. To rzekłszy. Opowiadam Bradleyowi o środku dezynfekującym i widzę, że nie to chciałby ode mnie usłyszeć. Dzięki za podniesienie na duchu mówi machinalnie zaczyna pocierać palcem wskazującym okciuk. Znamy się od dawna i obserwowałem go wystarczająco uważnie, żeby wiedzieć, co to oznacza. Chciałby zapalić. Powiedział mi kiedyś, że rzucił papierosy w latach dziewięćdziesiątych, więc wiem, że od tamtej pory pewnie milion razy pomyślał, jak bardzo by mu pomogło kilka haustów dymu. Ta... to jedna z takich chwil. Zaczyna mówić, żeby przestać myśleć o głodzie nikotynowym. Wiesz, na czym polega mój problem? Marsi, mi to kiedyś wyjaśniła. Marsi to jego żona. Otóż za bardzo zbliżam się do ofiar i w końcu zaczynam sobie wyobrażać, że jestem jedynym przyjacielem, jaki im pozostał. Ich obrońcą? Podpowiadam. Właśnie tego słowa użyła. Trzeba ci wiedzieć. Że jest jedna rzecz, na którą nigdy nie umiałem się zdobyć. Marsi twierdzi, że to jedna rzecz, którą we mnie lubi. Otóż nigdy nie umiałem zawieść przyjaciela. Obrańca umarłych, powtarzam w myśli, mogło być gorzej. Żałuję, że w żaden sposób nie mogę mu pomóc, to przecież nie moje śledztwo. Choć mam dopiero trzydzieści parę lat, jestem emerytem. Jeden z techników wpada do pokoju i wykrzykuje z azjatyckim akcentem: Ben! Bradley się odwraca: W piwnicy! Rozdział czwarty. Trzej technicy w kombinezonach zdążyli już rozkuć stary ceglany mur. Choć mają maski na twarzach, dławi ich fetor buchający z wyłomu. Nie, nie znaleźli tam trupa. Gnijące ciało wydziela specyficzny odór, to tylko wyciekające z rury ścieki, pleśń oraz gówno stu szczurzych pokoleń. Bradley podąża krętym korytarzem wśród cuchnących piwnic, żeby zatrzymać się w ostrym świetle halogenów ustawionych wokół rozbitej ściany. Docieram tam razem z nim, a zaraz potem reszta śledczych, w samą porę by zobaczyć jak azjata Amerykanin chińskiego pochodzenia, na którego z oczywistych powodów wszyscy wołają Bruce, kieruje mocną latarkę w stronę świeżo otwartej przestrzeni. W środku widzę labirynt wielkiej hydraulicznej improwizacji. Bruce wyjaśnia, że zdążyli już rozpróć kanalizację w pokoju 89, ale w żadnym z kolanek i syfonów nie znaleźli niczego ciekawego, więc poszli o krok dalej. Pożyczyli od techników kapsułkę preparatu Fast Blue B. Wymieszali z pintą wody i wlali do kanalizacji. Zanim barwnik dotarł do piwnicy minęło pięć minut, zatem wiedzieli już, że gdzieś pomiędzy pokojem 89 a podziemiem budynku rura jest zatkana. Teraz w gąszczu starych i nielegalnych połączeń odnaleźli wąskie gardło. — Proszę, powiedzcie mi, że to zęby — mówi Bradley. — Spuściła je w toalecie? — Bruce kręci głową i kieruje snop światła na papkę z nadpalonego papieru, widoczną w jednym z kolanek. Ta rura biegnie prosto z pokoju 89, sprawdziliśmy odpowiada. Cokolwiek to jest, musiała to spalić, zanim wrzuciła do stracza. I bardzo słusznie postąpiła, tylko o jednym nie wiedziała: że tyle tu nieprzepisowych połączeń. Bradley sięga po pensetę i zaczyna dłubać nią w masie rozmoczonego papieru. Kawałki rachunków. Ruk metrokart, bilet do kina. Wyliczamy, przyglądamy się jego poczynaniom. Zdaje się, że na odchodnym porządnie sprzątnęła pokój i o niczym nie zapomniała. Ben starannie rozdziela strzępki papieru. Lista zakupów może się przydać do ekspertyzy grafologicznej, jeśli kiedykolwiek znajdziemy. Urywa, spoglądając na strzęp nieco mniej spalony niż pozostałe. Siedem cyfr. Odręczne pismo 9025234. To niecały numer, reszta zwęglona. Pokazuje nam ten skrawek, ale ja wiem, że mówi przede wszystkim do mnie. Jakbym z racji dawnej służby w agencji wywiadowczej miał być ekspertem od szyfrów. Siedem odręcznie napisanych cyfr, reszta zniszczona. Mogą oznaczać cokolwiek, ale ja. Rzeczywiście mam przewagę nad pozostałymi. W mojej dawnej profesji wszystko opiera się na fragmentarycznych informacjach, dlatego nigdy nie odrzucam takich tropów. Policjanci rzecz jasna natychmiast zaczynają spekulować. Numer konta, karty kredytowej, kod pocztowy, adres IP, numer telefonu. Alvarez zauważa, że nie istnieje numer kierunkowy 902 i ma rację. Do pewnego stopnia. Owszem, ale nasz system jest przecież zintegrowany z kanadyjskim, wtrąca Petersen. Młody detektyw o sylwetce futbolisty. 902 ton Nowa Szkocja. Mój dziadek miał tą farmę. Bradley milczy. Wciąż spogląda na mnie. Czeka na opinię. Gorzkie doświadczenie nauczyło mnie, że nie należy się odzywać, póki się nie ma pewności. Wzruszam więc ramionami, a Ben i jego ludzie zajmują się swoją robotą. Ten kalendarz ścienny. Myśl o nim prześladuje mnie od chwili, gdy go zobaczyłem. Jeśli wierzyć, metce kosztował 40 dolarów w Ritzoli, dość drogiej księgarni. To spora kwota za przedmiot, który nie służy do niczego poza sprawdzaniem daty. Zabójczyni jest bez wątpienia inteligentna, dlatego nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dla niej to wcale nie był kalendarz. Być może zainteresowały ją raczej starożytne ruiny ze zdjęć. Większą część kariery wypełniła mi służba w Europie, i choć dawno już nie podróżowałem tak daleko na wschód, jestem pewny, że 90 to międzynarodowy numer kierunkowy Turcji. Wystarczy spędzić tam dzień, by się przekonać, że bodaj w żadnym kraju nie ma tylu greckich i rzymskich ruin. Jeśli więc przyjmiemy, że 90 to kierunkowy, najpewniej pozostałe cyfry oznaczają region i fragment numeru telefonu. Oddalam się niepostrzeżenie w zaciszny kąt piwnicy i dzwonię z komórki do Verizonu. Chcę spytać o numery kierunkowe na terytorium Turcji. Czekając, aż ktoś odbierze, zerkam na zegarek i ze zdumieniem stwierdzam, że na zewnątrz musi już świtać. Zatem mija 10 godzin, odkąd dozorca wszedł do pokoju 89, by sprawdzić instalację elektryczną w związku z awarią w sąsiednim apartamencie. Nic dziwnego, że wszyscy wyglądają na zmęczonych. Wreszcie odzywa się ktoś z biura Verizonu. Co pewne w centrum zdalnej obsługi gdzieś w Bombaju, sądząc po silnym akcencie telefonistki. I moja hipoteza się potwierdza. 90 to rzeczywiście kierunkowy Turcji. A czy 252 to kod regionalny? Tak jest. Prowincja Mugla, czy jakoś tak, odpowiada, starając się wyraźnie wymówić obco brzmiącą nazwę. Turcja to wielki kraj. Większy od Teksasu i zamieszkany przez ponad 70 milionów ludzi. A nazwa nic mi nie mówi. Zaczynam dziękować, gotów zakończyć rozmowę, ale telefonistka wpada mi w słowo. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale piszą, że jedno z najważniejszych miast w tych stronach leży nad Morzem Egejskim i nazywa się Bodrum. To jedno słowo razi mnie jak prąd. Razi na nowo strachem, który z biegiem lat udało się przynajmniej rozcieńczyć. Bodrum. Powtarza. Wspomnienia wracają, jak szczątki okrętów wyrzucone przez falę na brzeg. Naprawdę? Odpowiadam wolno, walcząc z natłokiem myśli. Wreszcie ta część umysłu, która zajmuje się teraźniejszością, dochodzi do głosu i uświadamia sobie, że jestem tylko gościem w cudzym śledztwie. Co za ulga. Nie chcę mieć znowu do czynienia z tamtą częścią świata. Wracam do pokoju osiemdziesiąt Pokazuję się Bradleyowi i mówię mu, co ustaliłem. Na skrawku papieru rzeczywiście zachował się fragment numeru telefonu, ale może zapomnieć o Kanadzie. Wyjaśniam, co myślę o kalendarzu. On też go zauważył i ta sama myśl nie dawała mu spokoju. Bodrum? Pyta. Gdzie jest Bodrum? Powinieneś częściej bywać w świecie, w Turcji, w jednym z najmodniejszych krajów, jeśli chodzi o wakacyjną turystykę. Może na Coney Island, pyta z kamienną twarzą. Też ładnie, odpowiadam, ale w pamięci mam widok portu pełnego ekskluzywnych jachtów oraz eleganckich willi i maleńkiego meczetu na brzegu, a także kafejek o nazwach w rodzaju Mezzaluna czy Oxygen, pachnących buzującymi hormonami i cappuccino po 10 dolarów za filiżankę. Byłeś tam? pyta Bradley. Kręcę głową. Rząd nie pozwala mi mówić o niektórych sprawach. Nie, kłamie. Po co miałaby dzwonić do Bodrum? Myślę na głos, by zmienić temat. Bradley wzrusza ramionami, zamyślony i niezbyt skłonny do spekulacji. Dryblas też nieźle się spisał, mówi wskazując na Petersena stojącego w przeciwległym kącie pokoju. Dokument, który Alvarez znalazła w papierach u kierownika, nie jest legitymacją studencką. To karta nowojorskiej biblioteki. Super. Odpowiadam bez specjalnego zainteresowania. Intelektualistka? Nie bardzo. Jeśli wierzyć bazie danych, w ciągu roku wypożyczyła tylko jedną książkę. Bradley spogląda na mnie twardo. Twoją. Patrzę mu w oczy i brakuje mi słów. Nic dziwnego, że jest zamyślony nieobecny. Przeczytała moją książkę? Odzywam się wreszcie. Nie tylko przeczytała. Powiedziałbym, że wnikliwie przestudiowała, pada odpowiedź. Jak sam zauważyłeś, rzadko się zdarza tak profesjonalna robota. Teraz już wiemy dlaczego. Wyrywanie zębów, środek dezynfekujący. Pisałeś o tym wszystkim, nieprawdaż? Odchylam głowę do tyłu, czując nagle cały ciężar słów Bradleya. Wykorzystała pomysły z kilku spraw, potraktowała moją książkę jak podręcznik, jak zabić człowieka i zatrzeć ślady. Otóż to, przytakuje Ben, i robi coś, czego świadkiem byłem ledwie parę razy. Uśmiecha się. Dlatego chciałbym ci podziękować. Będzie tak, jakbym ścigał ciebie, najlepszego speca na świecie. Rozdział piąty. Jeśli koniecznie chcecie znać całą prawdę, moja książka o technikach dochodzeniowych nie zdobyła wielkiej popularności, jest jedną z tych, po które wbrew teoriom wydawców, nikt drugi raz nie sięga a przecież w wąskim gronie specjalistów, do którego była adresowana, wywołała istne trzęsienie ziemi. Był to materiał siłą rozciągający granice nauki, techniki, nawet wiarygodności. Każdy jednak, kto przeanalizował go dokładniej, nawet najgorliwszy sceptyk musiał wyzbyć się wątpliwości. Cytowałem najdrobniejsze szczegóły starannie wybranych spraw, odtwarzając ową osobliwą patynę okoliczności i motywacji, dzięki której dobry śledczy potrafi oddzielić prawdę od fałszu. Dzień po opublikowaniu mojej książki, małym świadkiem najlepszych śledczych, wstrząsnął grad pytań bez odpowiedzi. Jak to możliwe u diabła, że nikt nie słyszał wcześniej o tych sprawach? Były jak przekaz z innej planety, w którym zmieniono jedynie imiona, by chronić winowajców. I co ważniejsze, kto do ciężkiej cholery mógł napisać coś takiego? Nie miałem zamiaru dopuścić, by ktoś się dowiedział. Z racji mojej dawnej profesji miałem tylu wrogów, że wolałem nawet o nich nie myśleć. Nie chciałem uruchomić pewnego ranka silnika w samochodzie i zamienić się w garść kosmicznego pyłu, wirującego wokół księżyca. Gdyby któryś z czytelników zapragnął zasięgnąć informacji o tajemniczym autorze, dowiedziałby się jedynie, że pochodził on z Chicago i niedawno zmarł. Jedno było pewne, nie pisałem dla sławy ani dla pieniędzy. Wmówiłem sobie, że zrobiłem to, bo udało mi się rozwikłać kilka spraw, w których przestępcy działali wręcz poza granicami ludzkiej pomysłowości. Wydawało mi się, że pewne pionierskie techniki, którymi się posłużyłem, mogą się przydać innym śledczym i miałem rację do pewnego stopnia. Było w tym wszystkim jednak coś więcej. Jestem wciąż młody i mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze nowe, prawdziwe życie. Książka zaś stała się podsumowaniem. I ostatnim pożegnaniem z moją dawną egzystencją. Przez niemal dziesięć lat byłem członkiem jednej z najtajniejszych służb wywiadowczych naszego kraju, działającej tak głęboko w ukryciu, że tylko garstka ludzi w ogóle wiedziała o jej istnieniu. Zadaniem tej agencji było nadzorowanie całego środowiska wywiadu. Byliśmy niejako wydziałem wewnętrznym amerykańskich tajnych służb. Nie od rzeczy byłoby posłużyć się tu średniowieczną analogią: byliśmy szczurołapami. Liczebność personelu wszystkich 26 publicznie znanych i 8 nienazwanych organizacji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych jest tajemnicą, ale chyba mogę ujawnić, że w kręgu naszego zainteresowania znajdowało się ponad 100 tysięcy osób. Tak liczna populacja oznaczała jedno: wielką różnorodność przestępstw, z którymi mieliśmy do czynienia, od zdrady i korupcji. Przez morderstwa i gwałty, po handel narkotykami i kradzieże. Sprawcy różnili się od pospolitych przestępców tym, że byli wśród nich najlepiej wyszkoleni w swoim fachu i najbystrzejsi ludzie, jakich można spotkać na tym świecie. Elitarną i supertajną jednostkę, która miała ich ścigać, powołano z rozkazu Jacka Kennedy'ego w pierwszych miesiącach jego urzędowania. Po wyjątkowo niesmacznym skandalu w szeregach CIA, którego. Szczegóły do dzisiaj pozostają tajemnicą. Prezydent najwyraźniej doszedł do wniosku, że ludzie ze środowiska wywiadu są narażeni na rozmaite pokusy, w takim samym stopniu jak reszta ludzkości, a może i większym. W normalnych okolicznościach to FBI sprawowałoby funkcję policyjną w krainie tajnych służb. Jednakże dopóki biurem kierowała perfumowana pięść J. Edgara Hoovera, nie było w nim choćby krzty normalności. Gdyby ktoś taki zyskał prawo kontrolowania pracy szpiegów, cóż, równie dobrze można by wpuścić Sadama do fabryki broni. I właśnie dlatego Kennedy stworzył z pomocą brata agencję, którą obdarzono przez wzgląd na ogromnie odpowiedzialną funkcję, doprawdy nadzwyczajnymi uprawnieniami. Na mocy rozporządzenia stała się jedną z trzech podległych bezpośrednio prezydentowi z pominięciem nadzoru kongresu. Nie pytaj mnie o dwie pozostałe agencje. Prawo zabrania nawet podawania ich nazw. Ludzie, którzy na co dzień oddychali wykwintnym powietrzem zacisznych gabinetów, ludzie dopuszczeni do najważniejszych tajemnic państwa, z początku zlekceważyli nowy twór i jego niełatwą misję. Zachwyceni własnym dowcipem zaczęli nazywać go 11 Dywizją Powietrzno-Desantową albo po prostu kawalerią. Niewielu wierzyło w powodzenie naszej agencji, ale jej pierwsze sukcesy i szybko poprawiająca się reputacja starły z ich twarzy uśmiechy. Jakby za milczącym porozumieniem wszystkich stron, z czasem zapomniano o drugim członie nazwy, jeśli ktoś o nas wspominał zawsze z szacunkiem, to używał już tylko słowa dywizja. Nie nie kieruje mną próżność, gdy twierdzę, że w naszej agencji pracowali najbystrzejsi z bystrych. Nasi ludzie po prostu musieli tacy być, skoro mieli tropić przestępców wśród najlepszych tajnych operatorów na świecie. Lata szkolenia nauczyły naszych przeciwników kłamać i stosować uniki, żegnać się bez pozostawienia śladów, przykładać rękę do wszystkiego i nigdzie nie zostawiać odcisków palców. Łowcy, którzy mieli ich ścigać, Musieli umieć jeszcze więcej, zawsze być o krok przed nimi. Presja była ogromna, czasem nieznośna, nic więc dziwnego, że mieliśmy w dywizji najwyższy odsetek samobójstw ze wszystkich agencji rządowych, poza pocztą. Byłem na ostatnim roku studiów doktoranckich w Harvardzie, gdy mnie zwerbowano, o czym zresztą nawet nie wiedziałem. Jeden ze skautów agencji. W osobie miłej kobietki o zgrabnych nogach i zaskakująco krótkiej spódnicy, która przedstawiła mi się jako wiceprezes Rand Corporation, pojawił się na uczelni, by odbyć rozmowy z najbardziej obiecującymi przyszłymi absolwentami. Przez trzy lata studiowałem medycynę, specjalizując się w farmakologii substancji odurzających. Naukę traktowałem bardzo poważnie. Za dnia zgłębiałem teoria, a w weekendy z zapałem przechodziłem do zajęć praktycznych. Objawienia doznałem w Bostonie podczas wizyty u lekarza, gdy naczytawszy się o fibromialgi, skutecznie przekonywałem go, by wypisał mi receptę na vajkodin. Powiedzmy, pomyślałem wtedy, że taka jest rzeczywistość, że to ja siedzę za biurkiem i próbuję leczyć dolegliwości, prawdziwe i wyimaginowane, tych pacjentów, których dyskretnie obserwowałem w poczekalni. Uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie interesuje mnie to, co im dolega. Ale to, co ich motywuje. Rzuciłem medycynę, przeniosłem się na psychologię, obroniłem dyplom z wyróżnieniem i zabrałem się do doktoratu. Właściwie było już po wszystkim, gdy pani w krótkiej spódniczce zaproponowała mi na dzień dobry dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż jakikolwiek inny pracodawca, oferując jednocześnie niemal nieograniczone możliwości rozwoju i prowadzenia badań. Zacząłem od pisania raportów, których nikt nie miał czytać i przygotowywania kwestionariuszy, na które nikt nie miał odpowiedzieć. Potrzebowałem sześciu miesięcy, by się zorientować, że wcale nie pracuję dla rand. Byłem obserwowany, oceniany i sprawdzany, a krótka spódniczka jakoś nagle zniknęła z horyzontu. Pojawili się za to dwaj mężczyźni, twardziele, których nigdy przedtem ani potem nie spotkałem. Zabrali mnie do dobrze zabezpieczonego pokoju, w niczym niewyróżniającym się budynku na terenach przemysłowych na północ od kwatery głównej CIA w Langley w Virginii. bym podpisał całą serię deklaracji o zachowaniu tajemnicy, zanim zostałem poinformowany, że rozważa się moją kandydaturę do służby w tajnej agencji wywiadowczej, której nazwy mi nie podano. Popatrzyłem na nich i zadałem sobie pytanie, dlaczego pomyśleli właśnie o mnie. Prawdę mówiąc, znałem odpowiedź. Byłem idealnym kandydatem do pracy w świecie tajemnic, bystrym, od zawsze samotnym i w głębi duszy zranionym. Mój ojciec odszedł zanim się urodziłem i słuch po nim zaginął. Parę lat później moją matkę zamordowano w naszym mieszkaniu opodal ósmej mili w Detroit. Jak wspomniałem, są takie miejsca, o których nigdy nie zapomnę. Jako jednak wkrótce zostałem adoptowany przez małżeństwo z Greenwich w Connecticut, Miałem do swojej dyspozycji dwadzieścia akrów wypielęgnowanych trawników, najlepsze i najdroższe szkoły i najcichszy dom, jaki kiedykolwiek widziałem. Bill i Grace Murdock najwyraźniej czuli, że teraz ich rodzina wreszcie stała się kompletna. Starali się jak mogli, ale ja nigdy nie umiałem stać się synem, którego tak pragnęli. Dziecko pozbawione rodziców uczy się sztuki przetrwania. Wcześniej opanowuje umiejętność ukrywania uczuć, a gdy ból staje się nie do wytrzymania, także kopania we własnej głowie jaskini, w której może się schronić. Dla świata zewnętrznego starałem się być tym, kogo jak mi się zdawało pragnęli mieć Bill i Grace, ale skończyło się tak, że dla obojga stałem się obcy. Siedząc w cichym pokoju opodal Langley, Zdałem sobie sprawę, że zmiana własnej tożsamości i maskowanie wszystkiego, czym się jest i co się czuje, to wręcz doskonała szkoła dla przyszłego pracownika tajnych służb. W kolejnych latach, które spędziłem głównie na podróżowaniu po świecie pod fałszywymi nazwiskami, spotkałem wielu szpiegów i wiem, że najlepsi z nich nauczyli się podwójnego życia na długo przedtem, nim wstąpili do rządowych agencji. Byli wśród nich ukrywający się homoseksualiści. Niewierni mężowie żon z przedmieść, hazardziści i narkomani, alkoholicy i zboczeńcy, każdy z nich nosił inne brzemię, ale wszyscy mieli ogromne doświadczenie w przekonywaniu świata o wiarygodności iluzji, którą wokół siebie stworzyli. Przyjęcie kolejnej fałszywej tożsamości i rozpoczęcie służby dla rządu było dla nich tylko małym krokiem naprzód. Sądzę, że dwaj twardziele wyczuli i we mnie podobną zdolność. W końcu przesłuchanie zaczęło dotyczyć tego, co nielegalne. Proszę nam opowiedzieć o narkotykach, powiedzieli. Przypomniało mi się coś, co powiedziano kiedyś o Billu Clintonie: że jeszcze nigdy nie spotkał kobiety, która by mu się nie spodobała. Zaraz jednak pomyślałem, że chyba nie pomógłbym sobie, gdybym im powiedział, że mam podobny stosunek do prochów. Wyparłem się więc wszystkiego. Stwierdziłem, że nigdy nawet nie próbowałem. Na szczęście nie prowadziłem lekkiego stylu życia, tak typowego dla uzależnionych. Narkotyki były moim sekretem i udało mi się go zachować dzięki przestrzeganiu pewnych zasad. Ćpałem wyłącznie w samotności, nigdy w barach czy klubach. Uważałem tak zwane narkotyki rekreacyjne za towar dla amatorów, a kupowanie towaru na ulicach za przepis na dokonanie żywota z kulką w głowie. Nie udało się. Nigdy nie zostałem aresztowany, nigdy nie przesłuchiwano mnie w sprawie narkotyków. Odniosłszy sukces w jednym sekretnym życiu, byłem pewny, że poradzę sobie w kolejnym. Gdy wstali, pytając, ile czasu potrzebuję do namysłu, spokojnie poprosiłem o długopis. I tak to wyglądało. W pokoju bez okien, w nieciekawym budynku na terenach przemysłowych, podpisałem memorandum o przystąpieniu i wkroczyłem do sekretnego świata. Jeżeli nawet zastanawiałem się wtedy, jaką cenę przyjdzie mi zapłacić, i jakich to zwyczajnych przyjemności życia nie doświadczę i z nikim nie będę dzielił, to dziś już o tym nie pamiętam. Rozdział szósty. Po czterech latach szkolenia musiałem przecież się nauczyć, jak czytać znaki, których inni nie dostrzegali, i jak przetrwać w sytuacjach, w których inni przeżyć nie mogli. Zacząłem szybko piąć się po szczeblach kariery. Moją pierwszą placówką zagraniczną był Berlin i nie minęło sześć miesięcy od mego przybycia, gdy po raz pierwszy zabiłem człowieka od samego początku istnienia dywizji jej działaniami w Europie kierował zawsze jeden z najwyższych rangą agentów, a jego siedziba mieściła się w Londynie. Jako pierwszy piastował to stanowisko były oficer marynarki wojennej i znawca jej dziejów. Właśnie dlatego zażyczył sobie by nazywano go admirałem niebieskiej. W dawnej brytyjskiej marynarce tak tytułowano dowódcę trzeciej niebieskiej eskadry, czyli trzecią figurę w hierarchii sił morskich. Taka też była jego pozycja w dywizji. Tytuł się przyjął, ale parę dziesięcioleci wystarczyłoby by podwładni zaczęli nazywać szefa, który na co dzień brał ich do galopu, jeźdźcem niebieskiej. Gdy przybyłem do Europy, Poczynania ówczesnego jeźdźca budziły powszechne uznanie i prawie nikt nie wątpił, że gdy pewnego dnia szef wróci do Waszyngtonu, to tylko po to, by objąć najwyższe stanowisko w dywizji. Ci, którzy zaskarbili sobie jego zaufanie, mogli z kolei liczyć na szybki awans jego śladem, to też rywalizacja o względy przyjęła dość ostrą formę. Tak mniej więcej wyglądała sytuacja, gdy berlińskie biuro posłało mnie do Moskwy na początku sierpnia. To najgorszy miesiąc w tym gorącym mieście rozpaczy, bym zajął się sprawą domniemanych nadużyć finansowych w tamtejszej delegaturze amerykańskich tajnych służb. Pieniądze istotnie gdzieś wsiąkły, ale gdy zagłębiłem się w szczegóły, odkryłem coś znacznie gorszego. Pewien wysoki rangą oficer wywiadu Stanów Zjednoczonych właśnie przybył do Moskwy, by sprzedać FSB, godnej spadkobierczyni funkcji oraz brutalności KGB. Nazwiska naszych najcenniejszych rosyjskich informatorów pojawiłem się na tej imprezie bardzo spóźniony, dlatego musiałem podjąć błyskawiczną decyzję. Nie było czasu na szukanie rad i zgadywanki. Dogoniłem naszego człowieka, gdy był w drodze na spotkanie ze swym rosyjskim łącznikiem. Tak, to właśnie on był owym pierwszym człowiekiem, którego zabiłem. Zastrzeliłem go. Zastrzeliłem jeźdźca niebieskiej. Na placu czerwonym, smaganym gorącym wiatrem z nadstepów niosącym woń Azji i smród zdrady. Nie wiem, czy powinienem być z tego dumny. Ale choć byłem młody i niedoświadczony, zabiłem mojego szefa jak profesjonalista. Śledziłem go do południowego skraju placu, do karuzeli, na której jeździły dzieciaki. Pomyślałem, że muzyka dudniąca z głośników zagłuszy i tak cichy odgłos wystrzału. Podszedłem ukosem i człowiek, którego tak dobrze znałem. Dostrzegł mnie i rozpoznał dopiero w ostatniej chwili. Na jego twarzy pojawił się wyraz zaskoczenia, zaraz potem strachu. Edi, powiedział: Nie, nie mam na imię Edi. Ale jak wszyscy pracownicy agencji, zmieniłem tożsamość, zanim rozpocząłem aktywną służbę. Może dzięki temu było łatwiej. Jakbym to nie ja był wykonawcą wyroku. Coś się stało? Co ty tu robisz? Pochodził z południa. Zawsze lubiłem jego akcent. Pokręciłem głową. Wyszka, odpowiedziałem. Obaj wiedzieliśmy, że ten popularny w KGB zwrot oznacza najwyższy wymiar kary. To całkiem zgrabnie brzmiący eufemizm, gdy chodzi o wpakowanie komuś w tył głowy kuli sporego kalibru. Trzymałem pistolet w dłoni, wsuniętej do kieszeni na biodrze. Wąski PSM 5,45 to jak na ironię sowiecka broń. Niewiele grubsze od zapalniczki. Pod dobrze skrojoną marynarką tworzy ledwie zauważalną zmarszczkę. Oczy mojego szefa rozszerzone paniką uciekły w bok ku dzieciakom na karuzeli. Pewnie przypomniał sobie o własnych i zastanawiał się, jakim sposobem sprawy mogły przybrać tak szalony obrót. Nacisnąłem spust, nie wyjmując pistoletu z kieszeni. Pocisk o stalowym rdzeniu mógł bez trudu przebić trzydzieści warstw kewlaru i półcalową płytkę tytanową. Zakładałem, że jeździec ma na sobie kamizelkę kuloodporną. Hałas dobiegający od strony karuzeli sprawił, że nikt nie usłyszał wystrzału. Kula wbiła się w pierś, a jej prędkość wylotowa była tak wielka, że wywołała wstrząśnienie mięśnia sercowego i natychmiastową śmierć. Właśnie tak wymyślili to projektanci tej broni. Wyciągnąłem rękę i złapałem go, zanim upadł, drugą ręką ocierając mu pod z czoła. Zachowywałem się tak, jakby mój towarzysz właśnie zemdlał z powodu upału. Na wpół go niosąc, na wpół ciągnąc, posadziłem jeźdźca na plastikowym krzesełku pod trzepocącym na wietrze parasolem i niezbyt płynnym rosyjskim. Zagadnąłem grupkę stojących dziesięć jardów dalej matek, które czekały na swoje dzieci. Wskazując na niebo, poskarżyłem się na pogodę. Uśmiechnęły się w duchu zadowolone, że po raz kolejny potwierdza się stara prawda. Słowianie są twardzi. A Amerykanie to mięczaki. A tak, upał, straszny upał, przytaknęły współczująco. Zdjąłem jeźdźca marynarkę i ułożyłem tak, by zakryła szybko powiększającą się czerwoną plamę. Oznajmiłem matkom, że zostawiam kolegę na chwilę, żeby poszukać taksówki. Pokiwały głowami bardziej zainteresowane dziatwą na karuzeli niż moimi sprawami. Wątpię, by którakolwiek zauważyła, że trzymam w ręku teczkę mego towarzysza, nie wspominając o portfelu. Gdy oddalałem się w stronę postoju taksówek przy prospekcie kremlowskim. Zanim ktoś zauważył strumyk krwi wypływający z jego ust i wezwał gliny, byłem już w pokoju hotelowym kilka mil od miejsca zbrodni. Nie miałem okazji dokładnie opróżnić kieszeni jeźdźca, więc wiedziałem, że nie minie wiele czasu, gdy go zidentyfikują. Kiedy bywałem w Londynie, wpadałem do niego na kolację i wielokrotnie bawiłem się z jego dziećmi. Miał dwie córki w niższych klasach podstawówki, teraz więc odliczałem w duchu minuty do tego, co nieuchronne. Ktoś będzie musiał zadzwonić tam, do Hampstead i przekazać wiadomość, że ojciec nie żyje. Pamiętałem własne dzieciństwo i wiedziałem lepiej niż większość ludzi, co to oznacza dla dziecka. Fale niedowierzania, problemy ze zrozumieniem nieodwracalności śmierci, atak paniki, otchłań samotnienia. I choć bardzo się starałem. Nie mogłem wyprzeć tej sceny z umysłu. Twarze, które miałem przed oczami, należały do dzieci mojego szefa, ale uczucia niestety były moje. W końcu usiadłem na łóżku i wyłamałem zamek teczki. Jedyną ciekawą rzeczą, którą w niej znalazłem, było muzyczne DVD z szanią Twain na okładce. Włożyłem płytę do napędu w moim laptopie i przepuściłem dane przez program wyszukujący algorytmów. W cyfrowo zapisanej muzyce Ukryte były nazwiska i ściśle tajne dane na temat dziewiętnastu Rosjan, którzy przekazywali nam informacje. Gdyby jeździec dostarczył tę listę łącznikowi, czekałaby ich wyszka. Przeglądając dane z dziewiętnastu plików, zacząłem liczyć dzieci naszych rosyjskich informatorów. Robiłem to mimowolnie, aż wreszcie dotarło do mnie, że dokonuje czegoś w rodzaju rachunku zysków i strat. W jednej kolumnie miałem czternaścioro małych Rosjan, a w drugiej. Dwie córki jeźdźca. Ktoś mógłby rzec, że to naprawdę uczciwa wymiana, ale to mi nie wystarczyło. Imiona Rosjan były zbyt abstrakcyjne, a dzieci mojego szefa zbyt realne. Sięgnąłem po kurtkę, zarzuciłem na ramię torbę podróżną, schowałem do kieszeni PSM 545 i ruszyłem w stronę placu zabaw przy parku Gorkiego. Wiedziałem z danych zapisanych na płycie, że żony paru naszych informatorów bywały tam po południu z dziećmi. Przysiadłem na ławce i, bazując na opisach, które czytałem, zidentyfikowałem dziewięć kobiet ponad wszelką wątpliwość. Ich dzieci budowały zamki z piasku na wyimaginowanej plaży. Podszedłem bliżej, żeby na nie popatrzeć. Wątpię, by zwróciły uwagę na nieznajomego z dziurą wypaloną w kieszeni kurtki, który spoglądał na nie z zaogrodzenia. Obserwowałem uśmiechy na małych twarzach i miałem nadzieję, że ich lato potrwa dłużej niż moje. I choć udało mi się sprawić, że te dzieci stały się dla mnie bardziej realne, jednocześnie nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ofiarowując im życie, straciłem cząstkę siebie, powiedzmy, że niewinność. Czując się starszy, ale i spokojniejszy, ruszyłem ku rzędowi taksówek. Kilka godzin wcześniej, gdy wykonawszy egzekucję, spieszyłem do hotelu, szyfrowanym łączem nawiązałem kontakt z Waszyngtonem i wiedziałem już, że samolot wysłany przez CIA, Udający maszynę należącą do kierownictwa General Motors, jest w drodze na lotnisko szeremietiewo, gotów mnie ewakuować. Niepokoiłem się, że rosyjscy gliniarze już zdołali mnie zidentyfikować, dlatego podróż na lotnisko dłużyła mi się w nieskończoność. Gdy wszedłem na pokład odrzutowca, poczułem z kolei niewysłowioną ulgę. Radość trwała jednak nie dłużej niż 12 sekund, bo w kabinie czekało na mnie czterech uzbrojonych ludzi, którzy odmówili ujawnienia swojej tożsamości. Ale wyglądali mi na żołnierzy sił specjalnych. Podali mi dokument i z niego się dowiedziałem, że w sprawie zabójstwa, którego dokonałem, toczy się śledztwo służb wywiadowczych prowadzone na najwyższym szczeblu, tak zwane dochodzenie w sprawie krytycznej. Dowódca oddziału poinformował mnie uprzejmie, że lecimy do Stanów, a potem odczytał mi moje prawa i aresztował. Rozdział siódmy. Spoglądając w iluminator, byłem skłonny przypuszczać, że lecimy nad Montaną, z północnym zachodem Stanów kojarzyła mi się przede wszystkim zygzakowata linia gór na horyzoncie. Właściwie niczym innym nie wyróżniały się te okolice. Dobrze ukryty pas startowy, otaczało kilka nieoznaczonych bunkrów i kilka podziemnych hangarów, a wszystko to oplatały mile siatki ogrodzeniowej pod napięciem. Lecieliśmy całą noc, a gdy lądowaliśmy krótko po świcie, byłem w fatalnej kondycji psychicznej. Miałem dość czasu, by w nieskończoność analizować ostatnie wydarzenia i z ostatnią milą ogarniało mnie coraz większe zwątpienie. A jeśli DVD Shani Twain było fałszywym tropem, albo ktoś podrzucił je jeźdźcowi A jeśli pracował nad supertajną akcją, o której nic nie wiedziałem, albo inna agencja próbowała za pośrednictwem mojego szefa dezinformować przeciwnika? A może jeszcze inaczej? Co będzie, jeśli śledczy oznajmią, że płyta należała do mnie, a jeździec próbował zdemaskować mnie jako zdrajcę. To by wyjaśniało, dlaczego zastrzeliłem go bez konsultacji z centralą. Błądziłem coraz bardziej w labiryncie wątpliwości, gdy żołnierze sił specjalnych wypchnęli mnie z samolotu i zaprowadzili do suwa z przyciemnionymi szybami. Drzwi zablokowały się automatycznie, od wewnątrz nie było klamek. Minęło pięć lat, odkąd znalazłem się w sekretnym świecie, i oto nagle, po trzech nerwowych dniach w Moskwie, moja przyszłość wisiała na włosku. Jechaliśmy przez dwie godziny, ale nie dotarliśmy poza elektryczne ogrodzenie. Wreszcie wóz zatrzymał się przed samotnym domem otoczonym wyschniętym trawnikiem. Moją swobodę ograniczono do dwóch ciasnych pokoików. Wolno mi było rozmawiać wyłącznie z przesłuchującymi. Wiedziałem jednak, że w innym skrzydle domu Kilka ekip śledczych nadal dokładnie analizuje najdrobniejsze fakty z mojego życiorysu. A także z życia jeźdźca, próbując odnaleźć wątki prawdy. Wiedziałem też, w jaki sposób będę przesłuchiwany. Ale żadne ćwiczenia odbywane w toku szkolenia nie mogą przygotować człowieka na to, co przeżywa, gdy dostanie się w ręce nieprzyjaźnie nastawionych śledczych. Cztery ekipy pracowały nade mną na zmianę i muszę stwierdzić bez uprzedzeń, całkiem obiektywnie. Że najgorsze były kobiety, a może najlepsze, zależnie od punktu widzenia. Najkształtniejsza z nich, zdaje się, sądziła, że jeśli nie dopnie paru guzików bluzki i będzie się nade mną ochoczo pochylać, jakimś cudem zbliży się do prawdy. Nazwałem ją Wonderbra. Mam wrażenie, że tej samej metody użyto po latach ze świetnym skutkiem na muzułmańskich jeńcach w bazie Guantanamo. Rozumiałem teorię, która za tym stała. Chodziło o przypomnienie świata, którego więzień pragnie, świata przyjemności, tak odległego od tego miejsca naznaczonego lękiem. Wystarczyło współpracować. I powiem szczerze, że to działa. Wypytywany dniami i nocami o szczegóły, w poszukiwaniu najdrobniejszych nieścisłości człowiek czuje zmęczenie, śmiertelne znużenie. Wystarczą dwa tygodnie i zaczyna tęsknić za innym światem, jakimkolwiek światem. Któregoś razu późną nocą, po dwunastu godzinach trwającego bez przerwy przesłuchania. Zapytałem Wonderbra, sądzicie, że to zaplanowałem i tak po prostu zastrzeliłem go na skraju Placu Czerwonego? Placu Czerwonego? Dlaczego miałbym to zrobić? Może z głupoty? Odpowiedziała gładko. Gdzie on cię zwerbowali, co? W Hooters? Ryknąłem. Po raz pierwszy podniosłem głos i to był błąd. Teraz ekipa analityków i psychologów obserwujących mnie dzięki ukrytym kamerom wiedziała już, że zaczynam się łamać. Miałem nadzieję, że Wonderbra odpowie mi tym samym, ale zachowała się bardzo profesjonalnie. Pochyliła się jeszcze trochę, co bardzo naprężyło materiał wokół nielicznych, zapiętych guzików bluzki i przemówiła bardzo spokojnie. Są prawdziwe i niczego nie zawdzięczają Stanikowi, jeśli o tym teraz myślisz. Jaką piosenkę grali przy Karuzeli? Siłą woli zapanowałem nad gniewem. Już mówiłem. To powiedz jeszcze raz. Smells like teen spirit. Poważnie. Taka jest współczesna Rosja. Tam nic nie ma sensu. Słyszałeś ją wcześniej? Jasne, przecież to nirwana. Pytam, czy słyszałeś się na placu, kiedy badałeś teren, planując akcję? Nie było żadnego badania terenu, nie było żadnego planu odpowiedziałem cicho, czując jak w lewej skroni odzywa się pulsujący ból. Kiedy wreszcie pozwolili mi wrócić do łóżka, czułem, że Wonderbra wygrywa. A więzień, nawet święcie przekonany o swojej niewinności, nie powinien tak myśleć, gdy siedzi w izolatce, w zasadzie stracony dla świata i zostało mu tylko marzenie o wolności. Następnego dnia z samego rana sądziłem, że to środa, a w rzeczywistości była to sobota, tak namieszani mi w głowie drzwi się uchyliły i jeden ze strażników powiesił na nich czyste ubranie. Odezwał się też po raz pierwszy, proponując, żebym wziął prysznic, zamiast myć się w miednicy. Co do tej pory musiało mi wystarczyć. Te technikę także znałem. Chcieli, żebym pomyślał, że zaczynają mi wierzyć, a tym samym nabrał do nich zaufania. Ale na tym etapie psychologiczna strona tego przesłuchania właściwie już mnie nie interesowała. Freud powiedziałby zapewne, czasem prysznic to jednak tylko prysznic. Strażnik otworzył drzwi łazienki sąsiadującej z moim pokojem i wyszedł. Urządzono ją na biało w szpitalnym stylu. Z sufitu i ścian sterczały haki, zapewne dość mrocznego przeznaczenia, ale i to było mi obojętne. Ogoliłem się, rozebrałem i odkręciłem kurek, gdy wycierałem się po kąpieli, spojrzałem w wielkie lustro i znieruchomiałem. Dziwne to było uczucie, bo już od dawna nie widziałem siebie. W trzy tygodnie straciłem dobrych dwadzieścia funtów i nie pamiętałem, bo moja twarz kiedykolwiek wyglądała nędzyj. Wydawało mi się, że bardzo się postarzałem. Patrząc na swe odbicie w lustrze, czułem się tak, jakbym spoglądał w okno na przyszłość. Mimo wszystko nie byłem paskudny. Wciąż pozostałem wysoki, a w moich włosach dzięki europejskiemu słońcu pojawiły się jasne pasma. Teraz, gdy trudy śledztwa pozbawiły mnie balastu z okolic stali i pośladków, byłem w niezłej formie. Nie z powodu sześciopaku na brzuchu godnego próżnego gwiazdora filmowego, ale dlatego, że każdego dnia. Poświęcałem 40 minut na ćwiczenie kraw magii, izraelskiej sztuki samobrony, zdaniem znawców najwyżej cenionej formy walki wręcz w środowisku nowojorskich dealerów narkotykowych na północ od 140 ulicy. Zawsze uważałem, że skoro dobrze służy zawodowcom, to posłuży i mnie. Jeszcze nie wiedziałem, że za kilka lat, gdy będę sami w rozpaczy ocali mi życie. Gdy tak stałem przed lustrem, inwentaryzując własne ciało i duszę, Zastanawiałem się, czy naprawdę aż tak lubię samego siebie. Przyszło mi nagle na myśl, że ktoś jeszcze może mnie oglądać. Wonderbra i jej koledzy zapewne siedzieli sobie po drugiej stronie szklanej tafli, dokonując własnej oceny. Możliwe, że nie jestem pierwszy w kolejce kandydatów do głównej roli męskiej w głębokim gardle dwa, ale też nie mam się czego wstydzić. Nie, nie to sprawiło, że ogarnęła mnie wściekłość. Chodziło o tę inwigilację, o wdzieranie się w każdy zakątek mojego życia, o niekończące się poszukiwanie nieistniejących dowodów, o niszczące dusze przekonanie, że wolno zrobić z człowiekiem wszystko tylko dlatego, że wierzy się w słuszność swoich podejrzeń. Instruktorzy kraw magii nauczają, że częstym błędem popełnianym w walce jest zadawanie bardzo silnych ciosów pięścią w głowę przeciwnika. Jako pierwsze pękają zwykle kości palców. Z tego powodu prawdziwy zawodowiec używa rąk tak... Jakby były młotami. Cios pięścią młotem, zadany przez w miarę sprawnego człowieka, może osiągnąć siłę ponad czterech newtonów. Łatwo sobie wyobrazić, co się wtedy dzieje z twarzą zaatakowanego albo z lustrem. Pękło natychmiast, a odłamki posypały się na wykafelkowaną podłogę. Najbardziej zaskakujące było to, że ujrzałem za nim zwykłą ścianę. To nie było fenickie lustro. Żadnych kamer, nic. Patrzyłem na puste miejsce, zastanawiając się, czy to aby nie ja pękłem. Wykąpany i ogolony wróciłem do pokoju i włożyłem świeże ubranie. Usiadłem na łóżku i czekałem, ale nikt nie przyszedł. Chciałem załomotać w drzwi i stwierdziłem, że nie są zamknięte, jak słodko pomyślałem. Element zaufania osiąga poziom suborbitalny. Chyba, że w tym odcinku Strefy Mroku mam odkryć, że dom jest pusty i od lat nikt w nim nie mieszka. Odnalazłem salon, którego wcześniej nie widziałem. Właśnie tam zastałem cały zespół, mniej więcej czterdzieści osób, witających mnie z uśmiechem na twarzy. Przez krótką, okropną chwilę spodziewałem się, że zaczną klaskać. Szef ekipy, facet z gębą wykonaną z części zapasowych, powiedział parę słów, które z trudem zrozumiałem. Wonderbra wyciągnęła do mnie rękę, mówiąc, że tylko wykonywała swoją pracę i ma nadzieję, że nie żywię urazy. Właśnie zamierzałem zasugerować, by poszła ze mną na piętro, gdzie dokładniej omówimy akty przemocy, których się dopuszczała, a wiele z nich miało seksualny podtekst, ale gdy dotarł do mnie sens słów szefa, uznałem, że byłoby to zachowanie niegodne człowieka, który właśnie otrzymał odręcznie napisany list od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pismo leżało na stole. Usiadłem, żeby je przeczytać. Pod imponującą niebiesko-złotą pieczęcią, znalazłem informację o tym, że wnikliwe i drobiazgowe śledztwo pozwoliło oczyścić mnie z wszelkich zarzutów. Prezydent dziękował mi, jak się wyraził, za wielką odwagę, daleko wykraczającą poza zwykłe poczucie obowiązku. Na wrogim terytorium, bez wsparcia i szans na bezpieczne schronienie, wobec konieczności natychmiastowego działania, nie zawahał się pan. I nie myślał o sobie, napisał. Dodał też, że choć społeczeństwo nigdy się nie dowie o moich zaletach, to on sam oraz ojczyzna są mi głęboko wdzięczni za to, na co się zdobyłem. W którymś zdaniu padło nawet słowo bohater. Ruszyłem w stronę drzwi, czułem na sobie wzrok wszystkich tych ludzi, ale nie zwracałem na nich uwagi. Wyszedłem na zewnątrz, stanąłem na trawie i rozejrzałem się, chłonąc monotonny krajobraz. Oczyścić z wszelkich zarzutów, tak napisano w liście. Gdy tak myślałem o tych słowach i o jeszcze jednym, którego użył prezydent, nagle poczułem w sobie cały łańcuch emocji. Co powiedzieliby na to Billy Grace? Czy odnaleźliby tę dumę, której tak długo im skąpiłem? Usłyszałem chrzęst opon na długim żwirowym podjeździe. Nie obejrzałem się, by popatrzeć na samochód, który zatrzymał się przed domem. A ta martwa kobieta z Detroit, o uderzająco błękitnych oczach, takich samych jak moje, kochała mnie. Nie wątpiłem w to, co w sumie jest dziwne, bo przecież prawie jej nie znałem. Co poczułaby moja matka, gdybym mógł jej o wszystkim opowiedzieć? Stałem tak kuląc ramiona w silnych podmuchach wiatru i nie mniej gwałtownych falach emocji, aż usłyszałem, że otworzyły się drzwi domu. Odwróciłem się. Na ganku stali szef ekipy i Wonderbra. Towarzyszył im starszy mężczyzna, który chwilę wcześniej przyjechał samochodem. Znałem go od dawna. Nieważne jak się nazywał, zgodnie z procedurą nikt nigdy o nim nie słyszał, był dyrektorem dywizji. Wolno zszedł po stopniach i stanął przy mnie. Czytałeś list? spytał. Skinąłem głową. Położył mi dłoń na ramieniu i lekko zacisnął palce. To było jego dziękuję. Chyba wiedział, że żadne słowa nie mogłyby wiele znaczyć wobec tamtej niebiesko-złotej pieczęci. Podążył za moim spojrzeniem i przyjrzawszy się obojętnie nudnemu pejzażowi, uznał, że warto wspomnieć o człowieku, którego zabiłem. Jeśli nie liczyć zdrady, rzekł, był świetnym agentem, jednym z najlepszych. Spojrzałem mu w oczy. Można to i tak ująć, odparłem. Jeśli nie liczyć bomby, 6 sierpnia był zapewne uroczym dniem w Hiroshimie. Jezu, Eddie! Staram się jak mogę, próbuję znaleźć jakieś dobre strony. Był moim przyjacielem! Moim też, szefie, odrzekłem bez emocji. Wiemy, Ed, wiem, powiedział, starając się panować nad sobą. Zadziwiające, ile może zdziałać list od prezydenta. Mówiłem już mnóstwo razy, jak się cieszę, że padło na ciebie, nie na mnie. Nawet gdybym był młodszy, nie wiem, czy byłbym w stanie zdobyć się na coś takiego. Milczałem. Z tego, co o nim słyszałem, wynikało, że byłby w stanie nawet zaszaleć z karabinem maszynowym w Disneylandzie, gdyby tym sposobem mógł posunąć naprzód swoją karierę. Postawił kołnierz, by osłonić się przed wiatrem, a potem powiedział, że chciałby, abym wrócił do Londynu. Zasięgnąłem opinii u wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Decyzja była jednomyślna. Mianuję cię nowym jeźdźcem niebieskiej. Nie odpowiedziałem. Jeszcze długo wpatrywałem się w kępy zwiętłych traw. Zasmucony do głębi okolicznościami tego awansu, i wspomnieniem dwóch małych dziewczynek. Miałem 29 lat i byłem najmłodszym jeźdźcem niebieskiej w historii dywizji. Rozdział ósmy Londyn nigdy nie wyglądał piękniej niż tamtej nocy, gdy dotarłem na miejsce. Katedra świętego Pawła, siedziba parlamentu i cała reszta dawnych cytadel, wszystkie te gmachy odcinały się wyraźnie na tle czerwonego, ciemniejącego nieba niczym pomniki potęgi i władzy. Nie minęło nawet dwadzieścia godzin, odkąd dowiedziałem się o awansie. Podróżowałem bez wytchnienia. Myliłem się, co do lokalizacji rancza na którym mnie przetrzymywano. Znajdowało się w górach czarnych w Dakocie Południowej, w miejscu jeszcze bardziej odludnym niż sądziłem. Od najbliższego lotniska dzieliły mnie dwie godziny jazdy samochodem. Stamtąd prywatny odrzutowiec zabrał mnie do Nowego Jorku, gdzie zdążyłem na transatlantycki lot British Airways. Sów marki Ford, trzyletni i przybrudzony na tyle, by nie wyróżniał się z innych wozów, czekał na mnie na Heathrow i zawiózł do Mayfair. W niedzielny wieczór ruch na ulicach był niewielki, mimo to nie jechaliśmy zbyt szybko. Trudno się prowadzi maszynę obciążoną ukrytymi płytami pancernymi. Szofer, który siłował się z kierownicą, szczęśliwie skręcił wreszcie w ślepą uliczkę dochodzącą do South Adley Street. Na chwilę później Uniosła się brama garażu pod jedną z eleganckich kamieniczek. Wjechaliśmy do podziemia, jeśli wierzyć mosiężnej tabliczce przykręconej do drzwi frontowych, europejskiej siedziby Funduszu Inwestycyjnego Balearów. Mniejsza, niżej zawieszona tabliczka informowała zainteresowanych, że umówić się na spotkanie z przedstawicielem funduszu można jedynie przez telefon. Naturalnie nie podano numeru, a gdyby ktoś miał ochotę go poszukać. Nie znalazłby go przez londyńską informację. Nie muszę chyba dodawać, że nikt nigdy tam nie zadzwonił. Wjechałem windą z podziemi wprost na najwyższe piętro i wszedłem do pokoju, w którym od zawsze mieścił się gabinet jeźdźca niebieskiej. Przestronny, z podłogą z polerowanego drewna i białymi kanapami, ale pozbawiony okien i naturalnego światła. Rdzeń budynku odlano z betonu. I właśnie w nim znajdowało się moje biuro, z którego zacząłem działać, próbując rozplątać sieć potajemnych poczynań mego poprzednika. Pierwszej nocy pracowałem do późna, wybierając numery telefonów, których istnienia nie podejrzewały nawet obsługujące je firmy telekomunikacyjne. Zbierałem ekipę kryptologów, analityków, archiwistów i agentów terenowych. Wbrew temu, co zdają się twierdzić rządy państw, nie wszystkie wojny toczy się na oczach reporterów i w blasku reflektorów sprzężonych z kamerami kanałów informacyjnych. Następnego dnia nowy jeździec i jego partyzanci rozpoczęli w Europie własną kampanię. Jak się okazało, miała to być bitwa z siłami, którym udało się spenetrować środowisko amerykańskiego wywiadu głębiej niż komukolwiek od zakończenia zimnej wojny. Wkrótce zaczęliśmy odnosić spore sukcesy. Mimo to choć czas mijał, a trupów naszych wrogów przybywało, nadal nie mogłem spać. Pewnej nocy, gdy podążaliśmy za nieświeżym tropem w Pradze, przez wiele godzin spacerowałem po Starym mieście, próbując podsumować nasze dokonania. Wedle moich standardów, mówiąc wprost, zawiedliśmy. Po dwudziestu miesiącach wytężonej pracy wciąż nie znałem metody, którą wypracowali Rosjanie, by opłacać naszych skorumpowanych agentów, innymi słowy, zdrajców. Szlak przepływu pieniędzy wciąż był dla nas zagadką, i wiedziałem, że póki go nie odkryjemy, nie dowiemy się nawet, jak dalece rozprzestrzeniła się zaraza w naszych szeregach. Postanowiłem, że skupimy na tej sprawie wszystkie siły, ale okazało się, że niepotrzebnie. Ostatecznie uratowała nas odrobina szczęścia oraz pilna praca nieśmiałego księgowego. Wertując po raz ostatni góry papierów, które zabezpieczono w londyńskim domu mojego poprzednika. A które wkrótce miały przepaść na zawsze w archiwum dywizji, księgowy ów znalazł odręcznie spisaną listę zakupów, wetkniętą za ostatni blankiet w książeczce czekowej. I pewnie by ją wyrzucił, gdyby nie obejrzał jej z drugiej strony. Okazało się, że listę sporządzono na odwrocie kwitu, potwierdzającego wysyłkę paczki Fedexem. Było to o tyle dziwne, że w toku śledztwa udało nam się ustalić, że placówka nie korzystała z usług tej firmy. Zaintrygowany księgowy zadzwonił do Fedexu i dowiedział się, że wielokrotnie podejmowano przesyłki z tego adresu opłacane gotówką. Tylko jedna z nich okazała się interesująca. Pudełko drogich kubańskich cygar wysłane do luksusowego hotelu Burj Al Arab w Dubaju. Szybko ustaliliśmy, że nazwisko odbiorcy na kwicie jest fałszywe i na tym trop by się urwał, gdyby nie to, że znowu dopisał nam szczęście. Kobieta współpracująca z naszym specem od ksiąg pracowała kiedyś w biurze turystycznym i wiedziała, że we wszystkich hotelach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązuje zasada kserowania paszportów gości. Zadzwoniłem do hotelu, udając agenta specjalnego FBI, współpracującego z Interpolem, i przekonałem kierownika, by zajrzał do dokumentacji i przekazał mi dane z paszportu mężczyzny, które w interesującym nas dniu zajmował apartament 1608. Poszukiwany nazywał się Christos Nikolaides. Zacne imię i nazwisko gorzej z człowiekiem. Rozdział dziewiąty. Wszyscy byli zgodni co do jednego: Christos byłby przystojnym facetem, gdyby nie wzrost. Oliwkowa skóra, niesforne fale ciemnych włosów, białe zęby wszystko to nie mogło przesłonić poważnego defektu jego nogi były nieproporcjonalnie krótkie w stosunku do reszty ciała. Możliwe jednak, że pieniądze jakoś wynagradzały mu ów mankament, zwłaszcza, że gustowały w nich kobiety, w których z kolei gustował Christos Nikolaides. Błyskawiczne przeszukanie policyjnych baz danych wykazało, że to prawdziwy trop. Mieliśmy do czynienia z autentycznym łajdakiem, jeszcze bez wyroków, ale zamieszanym w trzy morderstwa i całą kolekcję innych przestępstw z użyciem przemocy. Trzydziestoletni Grek z pochodzenia był najstarszym synem niewykształconego małżeństwa spod Salonik. Niewykształconego to ważne słowo. Nie należy uznawać jego rodziców za głupich, gdyż wcale tacy nie byli. W kolejnych tygodniach, im głębiej grzebaliśmy w życiorysie naszego Greka, tym ciekawszy malował się przed nami obraz jego rodziny. Był to zżyty klan braci, wujów i kuzynów, któremu przewodził sześćdziesięcioletni ojciec Chrystosa, Patros – Bezlitosny bandyta, słynący z twardej ręki. Jak mawiają w Atenach, miał grubą kurtkę, co oznacza pękatą teczkę spraw kryminalnych, ale też udało mu się w życiu odnieść ogromny sukces materialny. Dzięki precyzyjnemu monitoringowi satelitarnemu regionu Bałkanów, mieliśmy do dyspozycji zdjęcia ukazujące rodzinną posiadłość z oszałamiającymi wręcz szczegółami. Położona wśród falujących lawendowych wzgórz, Mieściła siedem luksusowych domów, baseny i rozległe stajnie. Wszystko to otaczało dwunastostopowe ogrodzenie, wzdłuż którego kursowały patrole, co także udało nam się ustalić Albańczyków uzbrojonych w pistolety maszynowe skorpion. Były to fakty dość zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę to, że oficjalnie rodzina zajmowała się hurtowym handlem kwiatami. Niewykluczone, że kwieciarstwo to w północnej Grecji poważniejszy problem niż mogłoby się wydawać. Wysnuliśmy teorię, że wzorem kolumbijskiego kartelu z Medellin rodzina zbudowała system szybkiego i wydajnego transportu lotniczego i drogowego, niezbędny w handlu dobrami łatwo się psującymi, by w istocie używać go do obrotu towarem przynoszącym znacznie wyższe zyski. Ale cóż takiego klan greckich handlarzy prochami mógł mieć wspólnego z moim poprzednikiem? I dlaczego poprzedni jeździec wysłał najstarszemu synowi Patrosa pudełko drogich cygar, do siedmiogwiazdkowego hotelu na Bliskim Wschodzie. Możliwe, że lubił narkotyki, a Christos był jego dealerem. Ale ta teoria nie miała wielkiego sensu. Grecy byli hurtownikami. Właściwie miałem już porzucić ten trop, przyjmując, że to kolejny ślepy zaułek. Może Christos i mój poprzednik zwyczajnie się przyjaźnili, jak to bywa między łajdakami? Gdy kolejny szczęśliwy traf sprawił, że pewnej ponurej londyńskiej nocy nie mogłem zasnąć. Spoglądałem właśnie na dachy okolicznych domów Przez okno mojego mieszkania w Belgrawi Zastanawiając się, czy ci dwaj bywali czasem W którejś z pobliskich wysoko punktowanych przez Michelin restauracji I nagle uświadomiłem sobie Że odpowiedź na najtrudniejsze z pytań może być całkiem oczywista A jeśli to nie Rosjanie opłacają naszych skorumpowanych agentów? Jeśli to Christos, Nikolaides i jego rodzina są źródłem pieniędzy? Dlaczego? dlatego że zbijają majątek na dostarczaniu prochów do Moskwy i w zamian za licencję na ten intratny proceder oferują kupione od nas informacje nieśmierdzącym groszem Rosjanom. Nazwijmy to podatkiem obrotowym. To oznaczało, że cały proces polega na przelewaniu brudnych pieniędzy, z wykorzystaniem rozległych doświadczeń w ich praniu, skąd Greków na konta naszych zdrajców. Zatem nigdy nie znajdziemy choćby śladu zaangażowania rosyjskich agencji wywiadowczych. Przy okazji nie było nic dziwnego w tym, że odbiorca poważnych kwot, na przykład jeździec niebieskiej, wysyła pudełko drogich cygar swemu dobroczyńcy, Christosowi Desowi, przebywającemu na wakacjach w Dubaju. Odechciało mi się spać. Wróciłem do biura i z pomocą greckich władz rozpocząłem jeszcze bardziej intensywne śledztwo. By zbadać nielegalne finanse rodziny Nikolajdesów. W jego toku zdobyłem informacje, które zaprowadziły mnie do Szwajcarii, na ciche uliczki Genewy. To miasto wręcz słynie z czystości, ale dla mnie nie ma na całym świecie równie brudnego miejsca. Rozdział dziesiąty Siedziba najbardziej dyskretnego prywatnego banku na świecie. Mieści się za anonimową fasadą z wapiennych płyt, w samym środku genewskiej Cartier de Bank. Nie ma tam nawet szyldu, ale firma Climont Richelieu i spółka zajmuje ten sam budynek już od 200 lat, a do jej klientów należą między innymi liczni despoci z krajów afrykańskich, przestępcy gospodarczy oraz bogaci spadkobiercy kilku prominentnych postaci trzeciej rzeszy. Bank Richelieu zajmował się też obsługą interesów greckiej rodziny i, jeśli się nie myliłem, był naszą jedyną nadzieją na postęp w tej sprawie. Doszedłem do wniosku, że trzeba będzie wyciągnąć z niego listę transakcji dokonanych przez Nikolaidesów w ostatnich pięciu latach. Tylko taki dokument pozwoliłby mi stwierdzić, czy Christos rzeczywiście był kasjerem Rosjan, oraz ustalić, którzy Amerykanie przyjmowali od niego pieniądze. Moglibyśmy naturalnie założyć sprawę w sądzie, ale Richelieu odpowiedziałby całkiem słusznie, że ujawnianie takich informacji jest sprzeczne z prawem. Nie bez powodu przecież przepisy o tajemnicy bankowej obowiązujące w Szwajcarii uczyniły z tego kraju ulubieńca tyranów i bandytów. Właśnie dlatego nawiązałem kontakt z bankiem jako prawnik z Monako, reprezentujący interesy paragwajskich wojskowych, i stawiłem się na jego marmurowym progu, by porozmawiać o supertajnych sprawach natury finansowej. Trzymając w ręku neseser pełny fałszywych dokumentów, wydawałem się nadzieją na depozyty warte setki milionów dolarów. Dlatego nie kazano mi długo czekać na jednego z członków zarządu banku w salce konferencyjnej pełnej fałszywych antyków. Spotkanie okazało się jednym z najbardziej pamiętnych wydarzeń w mojej karierze zawodowej. Nie z powodu Christosa Nikolajdesa. Dlatego, że wiele się nauczyłem już od chwili, gdy otworzyły się dębowe drzwi. Wypada mi przyznać, że moja praca polega zasadniczo na pływaniu po rzece ścieków w łodzi o szklanym dnie. Ale nawet według tak niskich standardów, Markus Bucher okazał się postacią do prawdy, nietuzinkową. Choć w niedzielę z zapałem udzielał się w surowych murach kalwińskiej katedry jako świecki kaznodzieja, podobnie jak większość jego kolegów po fachu, na co dzień tkwił po pachy we krwi i głównie. Był po pięćdziesiątce i wiodło mu się naprawdę znakomicie. Miał dużą posiadłość nad jeziorem w kolonii oraz Bentleya w garażu, ale powiedzmy uczciwie, że nie zaczynał od zera. Jego rodzina była obecnie największym udziałowcem prywatnego banku. Z dumą oznajmił mi, że salka jest dźwiękoszczelna w zgodzie ze standardami amerykańskiego wywiadu, ale jakoś zapomniał się pochwalić ukrytą kamerą, którą zauważyłem w ramie portretu wiszącego na ścianie. Obiektyw ustawiono tak, by filmowała ponad ramieniem klienta wszelkie dokumenty, które trzymał w rękach. Z czystej złośliwości, jak gdyby nigdy nic przestawiłem krzesła tak, by kamera nie zobaczyła niczego ciekawego poza tylną ścianoką mojego nesesera. Amatorzy, pomyślałem. Gdy Bucher zajął się studiowaniem fałszywych dokumentów, zapewne obliczając już w pamięci prowizję, jaką zgarnie, spojrzałem na zegarek. Do pierwszej brakowało trzech minut, zbliżała się po Na swoje nieszczęście rodzina Nikolajdesów przeoczyła pewien szczegół, radośnie przepompowując pieniądze przez bank Richelieu. Jedyne dziecię Buchera także pracowało w sektorze bankowym. 23-latka bez doświadczenia, w kontaktach z mężczyznami i brudem tego świata, zatrudniła się w znacznie bardziej szanowanej instytucji niż jej ojciec w oddziale Credit Suisse w Hongkongu. Znowu zerknąłem na zegarek. Za dwie pierwsze. Pocholiwszy się nieco, odezwałem się cicho do Buchera: Nie odróżniłbym paragwajskiego wojska od pieprzonej dziury w ziemi. Spojrzał na mnie zbity z a potem się roześmiał, najwyraźniej przekonany, że to amerykańskie poczucie humoru. Zapewniłem go, że nie żartuję, a potem podałem mu nazwisko Christosa oraz ciąg cyfr, które, jak głęboko wierzyłem, były numerem jego rachunku i zażądałem kopii historii konta. Pełnego spisu operacji dokonywanych przez niego, jego rodzinę i związane z nią firmy w ciągu ostatnich pięciu lat. W jakimś ciemnym zakątku mojego umysłu tliła się nadzieja, że się nie mylę, gdybym był w błędzie. Zapłaciłbym wysoką cenę, ale w tym momencie już nie było odwrotu. Bucher wstał, pałając przynajświętszym najświętszym oburzeniem i wygłosił płomienne przemówienie o tym, jak ludzie wkradają się tu pod byle pretekstem, o tym, jak to natychmiast rozpoznał fałszywe dokumenty i że chyba tylko Amerykanin mógł oczekiwać, że szwajcarski bankier ujawni takie informacje, oczywiście gdyby w ogóle je posiadał. Potem zaś podszedł do mnie. I uzmysłowiłem sobie, że za chwilę spotka mnie zaszczyt, którego odmówiono tylu dyktatorom i ludobójcom, zostanę wyrzucony z siedziby szwajcarskiego banku. Była pierwsza. Bucher umilkł i zauważyłem, że strzelił oczami w stronę biurka. Jego prywatny telefon leżący między papierami właśnie zawibrował, co było w godzinach pracy o tyle zaskakujące, że jego numer znali wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. Odczytał numer dzwoniącego, ale zadecydował, że ta sprawa może poczekać. Znowu odwrócił się do mnie, obnosząc swe święte oburzenie niczym zbroję. W Hongkongu jest dwudziesta, powiedziałem, nie ruszając się z miejsca, ale też gotów złamać mu rękę, gdyby tylko spróbował mnie dotknąć. Co? Warknął nie rozumiejąc. W Hongkongu jest już dość późno, wycedziłem. W tym momencie w jego oczach błysnął strach. Zrozumiał. Spojrzał na mnie daremnie, zadając sobie pytania, na które nie mógł uznać odpowiedzi, na przykład skąd tu diabła wiedziałem, że dzwonią z Hongkongu. Odwrócił się i sięgnął po telefon. Obserwowałem go uważnie, gdy słuchał córki, w której głosie pobrzmiewała z trudem powściągana panika. Choć w Genewie była pora lunchu, to opowieść jedynego dziecka o poważnym problemie sprawiła, że dzień Markusa Buchera stawał się z każdą sekundą coraz mroczniejszy. Jak usłyszał, dwie godziny wcześniej doszło do poważnej awarii wszystkich systemów telekomunikacyjnych w luksusowym wieżowcu, w którym mieszkała. Nie działały telefony, kablówka, Wi-Fi oraz szerokopasmowy DSL. Kilka załóg z Hong Kong Telecom już przystąpiło do poszukiwania przyczyn awarii, ale problem Claire Bucher polegał na tym, że jedna z ekip trzej mężczyźni w przepisowych białych kombinezonach i z identyfikatorami na smyczach Właśnie pracowała w jej apartamencie. W chwili, gdy młoda Szwajcarka zadzwoniła do ojca, była już prawie pewna, że ludzie ci nie są tymi, za których się podają. Pierwszym dość przekonującym dowodem było to, że żaden z nich nie znał ani słowa po chińsku. Co więcej, miała wrażenie, że są Amerykanami. Po drugie, niepokoił ją sprzęt, którym się posługiwali. Owszem, może i nie wiedziała wiele o telekomunikacji, ale była przekonana, że bereta kalibru dziewięć mm, wyposażona w tłumik, zupełnie się nie przydaje przy naprawianiu linii telefonicznych. Patrzyłem, jak twarz jej ojca nabiera niezdrowego odcienia szarości. Wysłuchawszy relacji córki, spojrzał na mnie z mieszaniną czystej nienawiści i rozpaczy. Kim pan jest? Spytał tak cicho, że ledwie usłyszałem. Z tego, co wiem, jestem jedynym człowiekiem na świecie, którym może panu pomóc, odrzekłem. Tak się szczęśliwie składa, że szef Hongkong Telekom jest mi winien przysługę. Powiedzmy, że pomogłem mu w zawarciu bardzo korzystnego kontraktu na usługi telefoniczne w Paragwaju. Przez moment miałem wrażenie, że bucher rzuci się na mnie, i byłem gotów zrobić mu krzywdę, gdyby mnie do tego zmusił, ale mówiłem dalej. Jestem przekonany, że w sprzyjających okolicznościach. Mógłbym zadzwonić do niego i poprosić, żeby posłał swoich monterów pod inny adres. Jakimś cudem, Bucher zdołał się opanować. Gdy na mnie popatrzył, wiedziałem doskonale, co czuję. Znalazł się niespodziewanie w bardzo głębokim lesie, a w dodatku na rozdrożu. Decyzja mogła zaważyć na całym jego życiu. Obserwowałem bez emocji wewnętrzną walkę, odbijającą się na jego twarzy. Nie mógł porzucić córki w potrzebie. Ale też nie mógł sprzeniewierzyć się systemowi, na którego straże stał od zawsze. Był niczym sparaliżowany, więc musiałem życzliwie pomóc mu w podjęciu słusznej decyzji. Czy już wspomniałem, że to był paskudny dzień? Pozwolę sobie zauważyć, że jeśli nie zechce pan współpracować, a monterzy będą zmuszeni zlikwidować pańską córkę, nie będę miał żadnego wpływu na to, co z nią najpierw zrobią. Rozumie pan, co mam na myśli? Nie mam na to wpływu. Nie chciałem używać słowa gwałt. Nie w rozmowie z ojcem. Nie odpowiedział. Odwrócił się i zwymiotował na podłogę. Potem otarł usta rękawem i wstał chwiejny. Przyniosę dokumenty. Powiedział, ruszając biegiem w stronę drzwi. Ludzie mówią, że miłość jest słabością, ale mylą się. Miłość to siła. W niemal każdym człowieku potrafi stłumić inne porywy. Patriotyzm, ambicje, religię, wychowanie. A spośród wszystkich odmian miłości, tej epickiej i tej malutkiej, tej szlachetnej i tej prymitywnej, najsilniejsza jest ta, która łączy rodzica z dzieckiem. Tego właśnie nauczyłem się owego dnia i zawsze będę za to wdzięczny losowi. Po latach, w ruinach zwanych teatrem śmierci, ocaliła mnie właśnie ta prawda. Zanim złapałem go za ramię, Bucher był już w połowie drogi do wyjścia, gotów wyrzec się wszystkiego, Byle tylko ocalić córkę stać, powiedziałem. Odwrócił się bliski łez. Sądzi pan, że wezwę policję, kiedy w monterzy są w jej mieszkaniu? Zawołał. Jasne, że nie, odparłem. Przecież nie jest pan głupcem. Jest na miłość Boską, niech mi pan pozwoli przynieść tę historię konta. A cóż miałoby pana powstrzymać przez podanie mi fałszywych danych albo historii innego konta? Nie, nie. Razem zajrzymy do komputera w panice pokręcił głową. To niemożliwe. Nikomu nie wolno wchodzić na zaplecze. Pracownicy od razu się zorientują. Miał rację, ale nie do końca. Jak pan sądzi, dlaczego wybrałem godzinę trzynastą w dodatku w piątek, spytałem. Wszyscy poszli na lunch. Sięgnąłem po i razem wyszliśmy z sali konferencyjnej. Chwilę później patrzyłem już, jak używa zakodowanej karty identyfikacyjnej, by otworzyć drzwi na zapleczu. Usiedliśmy przy terminalu. Posłużył się Czytnikiem odcisków palców, by wejść do systemu, a potem wpisał długą sekwencję cyfr numer konta. I oto miałem przed sobą całe strony dokumentujące do niedawna tajne operacje bankowe Christosa Nikolajdesa oraz całej grupy firm należących do jego rodziny. Par minut później miałem już pierwsze wydruki. Długo przyglądałem się tym stronnicom: rejestrowi wielkiej korupcji i śmierci. Rodzina obracała miliardami, ale ważniejsze było to, że zyskałem niezbity dowód. Chrystos był kasjerem Rosjan. Co więcej, zobaczyłem historię regularnych przelewów na inne konta należące do sześciu naszych ludzi, których nigdy nie podejrzewałbym o zdradę. Dwaj z nich byli agentami FBI prowadzącymi operacje kontrwywiadowcze, Czterej pozostali dyplomatami w amerykańskich ambasadach w Europie. Była wśród nich kobieta, z którą kiedyś spałem. Za to, czego się dopuścili, czekała ich tylko jedna kara. W głębi serca żywiłem nadzieję, że mają dobrych prawników, którzy zdołają wywalczyć dla nich choć zamianę wyroku na dożywocie. Nieważne, co się mówi, strasznie jest trzymać w ręku życie drugiego człowieka. Nie czułem więc takiej satysfakcji, jakiej oczekiwałem, gdy pakowałem wydruki do teczki. Kiedy skończyłem, spojrzałem ponuro na buchera. Powiedziałem mu, że za dwie godziny zadzwonię do szefa Hong Kong telekom i poproszę o wycofanie monterów. To rzekłszy, wstałem i przez wzgląd na okoliczności nie podałem mu ręki. Wyszedłem bez słowa, a on został sam w garniturze zabrudzonym wymiocinami, niepewny, czy palpitacje, które czuje w piersi, to tylko nerwy, czy też może coś znacznie poważniejszego. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek się pozbiera. I może nawet współczułbym mu trochę, gdyby nie jedno dziwne wydarzenie z mojego dzieciństwa. Wybraliśmy się kiedyś z Bilem Murdochem na wycieczkę do małej francuskiej miejscowości, zwanej Rotał, położonej w pobliżu niemieckiej granicy. Od tamtej pory minęło dwadzieścia lat i naprawdę wiele przeżyłem, ale jakimś sposobem cząstka mnie na zawsze pozostała w tamtej wiosce. Choć może powinienem powiedzieć, że to, czego tam doświadczyłem, na zawsze pozostało we mnie. Rozdział 11. Jeżeli kiedykolwiek znajdziecie się w tym zakątku świata, w którym Francja styka się z Niemcami i chcielibyście, żeby wam pękło serce, wyjedźcie z wioski krętą drogą przez Sosnowy Las i ruszcie w stronę podnóża Wogezów. Prędzej czy później znajdziecie tam odludne miejsce zwane Nadweiler strudhoff Jest tam niemal dziś zapomniany dawny niemiecki obóz koncentracyjny, do którego nie zaglądają wycieczki podróżujące szlakiem męczeństwa, pędzące prosto do Auschwitz czy Dachau. Gdy wyłonicie się z pomiędzy drzew, zobaczycie skrzyżowanie i prosty drogowskaz. Jedna strzałka kieruje was do miejscowego baru, a druga do komory gazowej. Nie, nie żartuję. Dziesiątki tysięcy więźniów przeszły przez obozową bramę, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że prawie nikt o nich nie słyszał, bo jest to liczba zbyt mała. By zarejestrowały ją sejsmografy dwudziestowiecznych tragedii. Jeszcze jedna miara postępu, że tak to ujmę. Znalazłem się tam, gdy miałem dwanaście lat. Letnie wakacje spędzaliśmy we Francji. Jak zwykle Billy Grace wynajęli apartament w hotelu Jerzy V w Paryżu na niemal cały sierpień. Moi przebrani rodzice interesowali się sztuką. Ona lubiła starych mistrzów przez co każdy, kto wchodził do domu, od razu wiedział, że mieszka tu kobieta zamożna o niepośrednim guście. Bill, dzięki Bogu, wolał obrzeża sztuki. Powiedziałbym nawet, że tańczył na krawędzi. Nigdy nie bywał bardziej szczęśliwy niż wtedy, gdy znalazł jakąś nową galerię albo trafił do atelier młodego twórcy. Grace, najzupełniej obojętna na sztukę współczesną, już dawno zabroniła mu samodzielnych zakupów. Bill mrugnął do mnie kiedyś i powiedział – ona ma rację. Nazywaj to, jak chcesz, ale to na pewno nie jest sztuka. Ja to nazywam dobroczynnością. Jedni dają pieniądze na United Way, a ja wolę wspierać głodujących artystów. Żarty żartami, ale Bill doskonale wiedział, co robi. Dopiero po latach zrozumiałem, jak dobre miał oko. Co zresztą jest dość dziwne, bo nie miał przygotowania akademickiego, a jego rodziny interesowały chemikalia, nie sztuka. Jego matka zanim wyszła za mąż nosiło nazwisko Dupont. W drugim tygodniu naszego pobytu w Paryżu do Billa zadzwonił facet ze Strasburga twierdząc, że ma na zbyciu plik rysunków Roberta Rauschenberga z czasów, gdy przyszły kolos pop-artu był jeszcze nikomu nieznanym żołnierzem. Następnego dnia wsiedliśmy do samolotu z torbą ubrań na weekend i zostawiliśmy Grace w stolicy pochłoniętą drugą z jej wielkich pasji zakupami w Hermesie. Gdy Bill kupił szkice, mieliśmy przed sobą całą niedzielę w Strasburgu i żadnych planów. Pomyślałem, że moglibyśmy pojechać w Wogezy, powiedział Grace uznałaby pewnie, że jesteś za młody, ale jest tam jedno miejsce, które powinieneś zobaczyć. Wiesz, czasem życie wydaje się trudne, a wtedy jest ważne, by spoglądać na sprawy z właściwej perspektywy. Bill wiedział o nazwajle od swojego ojca, który podczas wojny w Europie był podpułkownikiem, szóstej armii Stanów Zjednoczonych i dotarł do obozu tuż po tym, jak opuścili go Mani. Zlecono mu sporządzenie raportu, który trafił później do Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Nie wiem, czy Bill kiedykolwiek czytał dokument przygotowany przez ojca, ale bez problemu odnalazł ową krętą drogę i przed południem zajechaliśmy na parking. W pełnym blasku sierpniowego słońca wkroczyliśmy do domu śmierci. Obóz został zachowany przez Francuzów jako pomnik przeszłości, bo zginęło w nim wielu członków ruchu oporu. Bill pokazał mi dawny hotel, w którym Niemcy urządzili komorę gazową, a także krematorium z piecami i windami do transportu ciał. Prawie nigdy tego nie robiłem, ale tamtego dnia trzymałem go za rękę. Przeszliśmy obok szubienic używanych do publicznych egzekucji, a potem obok budynku, w którym przeprowadzano eksperymenty medyczne. Wreszcie stanęliśmy przed barakiem numer jeden, w którym ulokowano muzeum. W środku, otoczeni starymi obozowymi pasiakami i schematami ilustrującymi układ placówki, rozdzieliliśmy się. W cichym zakątku na tyłach baraku, obok piętrowych pryczy, przy których jeszcze wyraźniej wyczułem obecność duchów, znalazłem fotografię zawieszoną na ścianie. Prawda mówiąc, było tam mnóstwo fotografii dokumentujących holokaust. Ale tę jedną zapamiętałem na zawsze: został we mnie ten zwykły czarno-biały obrazek przedstawiający niewysoką, krępą kobietę, idącą szeroką ścieżką między wysokimi ogrodzeniami, w których płynął prąd. Sądząc, po oświetleniu musiało być późne popołudnie, odzież więźniarki wskazywała na to, że pochodziła ze wsi. Tak się złożyło, że na zdjęciu nie uwieczniono ani strażników, ani psów, ani wiesz wartowniczych, choć jestem pewny, że tam były, tylko tę samotną kobietę z niemowlęciem w ramionach i dwójką dzieci uczepionych kurczowo jej spódnicy. Stoickim spokojem dodawała im otuchy w ostatniej drodze, którą lękliwie kroczyły, wprost do komory gazowej. Niemal słyszałem tę dojmującą ciszę. Czułem woń strachu. Patrzyłem na fotografię po trosze zdruzgotane, a po trosze zbudowany, przejmującą wizją rodziny nieskończonej matczynej miłości. Cichy głos w mojej głowie, głos dziecka, podpowiedział mi słowa, których nigdy nie zapomniałem. Żałuję, że jej nie znałem. I wtedy poczułem dłoń na ramieniu. Tebil Bill mnie odszukał. Widziałem po jego oczach, że płakał. Przejęty wskazał na sterty butów i drobiazgów, takich jak szczotki do włosów, Pozostawionych przez więźniów obozu, nie zdawałem sobie sprawy, jak wielka moc kryje się w zwykłych przedmiotach, powiedział wreszcie ruszyliśmy w stronę bramy ścieżką wzdłuż zardzewiałego ogrodzenia, w którym kiedyś płynął prąd. Widziałeś wystawę poświęconą cyganom? spytał. Pokręciłem głową. Licząc procentowo, zginęło ich nawet więcej niż żydów. Nie wiedziałem, odparłem siląc się na dojrzałość. Ja też nie. Ale cyganie nie nazywają tego co ich spotkało holokaustem. W swojej mowie używają słowa które oznacza pochłonięcie. Resztę drogi pokonaliśmy w milczeniu, a wieczorem odlecieliśmy do Paryża. Związani cichym porozumieniem nigdy nie wspomnieliśmy Grace o tej wyprawie. Chyba obaj wiedzieliśmy, żeby nie zrozumiała. Kilka miesięcy później, parę dni przed Bożym Narodzeniem Schodząc nocą na parter naszego cichego domu w Greenwich, przystanąłem zaskoczony gniewnymi głosami. — Pięć milionów dolarów? — mówiła właśnie z niedowierzaniem Grace. — Cóż, rób co chcesz w końcu, to twoje pieniądze. — A żebyś wiedziała, że moje — odpowiedział Bill. — Księgowy mówił, że to na jakiś sierociniec na Węgrzech dodała. — Tego też nie mogę pojąć. Co ty właściwie wiesz o Węgrzech? — Niewiele, ale podobno pochodzi stamtąd mnóstwo cyganów, a to cygański sierociniec — odparł w miarę gładko. Spojrzała na niego jakby oszalał. Cyganów? Cyganów? Odwrócili się nagle i wtedy zobaczyli mnie przyczajonego u drzwi. Bill spojrzał mi w oczy i od razu wiedział, że rozumiem. Porajmos, jak mawiają cyganie, pochłonięcie. Po świętach zapisałem się do Colfield Academy wyjątkowo odrętwego ogólniaka, który z dumą wyposażał każdego ucznia w kapitał wiedzy gwarantujący satysfakcjonujące życie. W istocie już sama wysokość czesnego gwarantowała, że uczniowie nigdy nie będą musieli się martwić o żaden kapitał. Za bramę tego szlachetnego przybytku nie dostałby się nikt, za kim nie stała rodzina od sześciu pokoleń, obracająca akcjami gigantów nowojorskiej giełdy. W drugim tygodniu nauki zaczęliśmy kurs, który miał nas przygotować do wystąpień publicznych. Tylko w Colfield Academy ktoś mógł wpaść na taki pomysł. Ktoś wybrał temat macierzyństwo. Słuchaliśmy przez pół godziny opowieści o tym, jak wiele matki uczyniły dla naszych kolegów zapewniam, że niewiele. Jak przezabawne były ostatnie wakacje z nimi spędzone w Wilni na południu Francji. Gdy przyszła moja kolej, wstałem mocno zdenerwowany i zacząłem mówić o sosnach w letnim słońcu i o długiej drodze wiodącej w góry. Próbowałem wyjaśnić klasie to, co zobaczyłem na tamtym zdjęciu i Dlaczego uznałem, że owa matka kochała swoje dzieci bardziej niż cokolwiek na świecie. Mówiłem też o książce, której tytuł mi umknął, a z której zapamiętałem słowa o smutku wypływającym na powierzchnię i że właśnie to czułem, spoglądając na fotografię. Starałem się powiązać to wszystko w spójną całość, ale przerwał mi śmiech. Koledzy zaczęli pytać, co paliłem, a nauczycielka, młoda laska, której się zdawało, że jest wrażliwa, kazała mi usiąść i skończyć wreszcie tę gawędę. Śmiech stał się jeszcze bardziej gromki, gdy poradziła mi, żebym się dwa razy zastanowił, zanim zacznę się ubiegać o jakiś wysoki urząd. Spędziłem w Colfield pięć lat i nigdy więcej nie odezwałem się w klasie bez względu na to, jakie groziły mi konsekwencje. To dlatego rówieśnicy zaczęli mówić, że jestem samotnikiem, że jest we mnie jakiś mrok i chyba miliacje. Ilu z nich zdecydowało się na prowadzenie sekretnego życia? Czy któryś zabił tylu ludzi, co ja? Dziwne jest tylko to, że choć od tamtej pory musiałem przezwyciężyć tyle problemów, i choć minęło już dwadzieścia lat, czas nie zatarł w mojej pamięci tej fotografii. Obraz stał się wręcz ostrzejszy. Czaj się pod powiekami, gdy układam się do snu, i choćbym nie wiem, jak się starał uparcie trwa w mojej głowie. Rozdział dwunasty. Nie wiem, który już raz myślałem o tym wszystkim. Wychodząc frontowymi drzwiami z siedziby banku Klimą, Ryszlu i spółka na tonącą w słońcu genewską ulicę. Jasne, trochę współczułem Markusowi Bucherowi i jego córce, ale z drugiej strony nie mogłem nie pamiętać o tym, że to właśnie szwajcarscy bankierzy, tacy jak on, jego rodzina, współtworzyli potęgę Trzeciej Rzeszy. Nie wątpię, że matka z fotografii, podobnie jak miliony innych ludzi wiezionych przez Europę bydlęcymi wagonami. Z radością zamieniłaby swój los na tych kilka godzin dyskomfortu, jaki zafundowałem Bucherom. Było właśnie tak, jak powiedział przed laty Bill. Trzeba spoglądać na sprawy z właściwej perspektywy. Rozmyślając o mrocznej historii, która tak silnie łączyła się z ukrytym bogactwem Genewy, doszedłem do Rue d'Oran, skręciłem w prawo i zatrzymałem się przed wejściem na stare miasto, by nawiązać szyfrowane połączenie z pewną grecką wyspą. Bankowe dokumenty, które niosłem w neseserze przykutym kajdankami do nadgarstka, były wyrokiem śmierci dla Christosa Nikolajdesa, a w świecie, w którym żyłem, nie istniały pojęcia apelacji czy ułaskawienia w ostatniej chwili. Czas pokazał, że zabicie Greka nie było błędem. Wybrałem jednak niewłaściwą metodę. Pięcioro zabójców, trzej mężczyźni i dwie kobiety, czekało na mój telefon w Santorynie. To najpiękniejsza z greckich wysp, z lazurową zatoką i oślepiająco białymi domami na klifach, którą turyści przemierzają na osłach, kuszeni ofertą urokliwych sklepików. Ubrani jak turyści, moi ludzie byli niewidzialni w tłumie tysięcy zwiedzających, którzy każdego dnia przybywają na wyspę. Broń ukryli w torbach na aparaty fotograficzne. Parę miesięcy wcześniej, gdy mieliśmy już na oku tajemniczą rodzinę Nikolaidesów, zainteresował nas były lodołamacz Arctic N. Pływający pod liberyjską banderą, długi na 300 stóp, statek, mogący przetrwać niemal każdy atak. Został za ogromne pieniądze przerobiony na luksusowy jacht motorowy, wyposażony w lądowisko dla helikoptera i garaż dla Ferrari. Miał rzekomo służyć jako jednostka czarterowa dla superbogaczy łaknących wypoczynku na Morzu Śródziemnym. Osobliwe było to, że od początku korzystał zeń tylko jeden klient. Christos. Nikolaides. Oczywiście z nieodłącznym dworem panienek, przydupasów, wspólników i ochroniarzy. Przez całe lato śledziliśmy ruchy jachtu przez satelitę i nawet gdy siedzieliśmy w Groznym czy Bukareszcie, ścigając zdrajców i handlarzy narkotyków, nieustannie obserwowaliśmy tę niekończącą się imprezę na wodzie, kursującą leniwie od Saint-Tropez po Capri, aż wreszcie zacumowała w zapadniętym stożku wulkanicznym, którego pozostałością jest Santoryn. Statek stanął na kotwicy, a Nikolaides i jego goście każdego wieczoru opuszczali pokład, by odwiedzać restauracje i kluby nocne. Ja tymczasem o pół kontynentu od Grecji czekałem na genewskiej ulicy, aż ktoś odbierze telefon. Gdy to nastąpiło, wypowiedziałem tylko trzy słowa do mężczyzny siedzącego w kawiarni na klifie. — To ty, Reno? Pomyłka, odpowiedział i rozłączył się. Jean Renault to aktor, który grał zabójcę w filmie Leon Zawodowiec. A dowódca ekipy wiedział, że moje pytanie oznacza wyrok śmierci. Skinął na swoją koleżankę, która natychmiast zadzwoniła do trojga pozostałych, wmieszanych w tłum turystów w innych kafejkach. Spotkali się opodal pięknego baru i restauracji Rastoni. Dla postronnego obserwatora niczym się nie różnili od typowych zamożnych Europejczyków, którzy umówili się na lunch. Dwie kobiety w ekipie były głównymi strzelcami i to, obawiam się, był mój błąd. Dochodziła czternasta, a w restauracji wciąż było tłoczno, gdy moi rzekomi turyści przekroczyli jej próg. Trzej mężczyźni zagadnęli z zjajanego kierownika sali o wolny stolik. Kobiety zaś udały się prosto do baru, na pozór po to, by przejrzeć się w lustrze i poprawić makijaż, a w rzeczywistości po to, by sprawdzić położenie celów w nisko sklepionej przestrzeni. Chrystos i jego towarzystwo, trzej albańscy ochroniarze i grupka panienek z rodzaju tych, przed którymi z pewnością ostrzegała go mamusia, siedzieli przy stoliku z widokiem na port. Gotowi zagadnęła jedna z naszych agentek, zwracając się do swych kolegów niezłą włoszczyzną. Brzmiało to jak pytanie, ale w istocie było sygnałem, potwierdzeniem faktu. Skinęli głowami. Obie miały otwarte torebki, włożyły do nich szminki i sięgnęły po torby na aparaty fotograficzne, wyjęły z nich pistolety SIG P 232 z nierdzewnej stali i obróciły się w miejscu. Uzbrojeni w czeskie pistolety maszynowe Goryle Christosa, ubrani w jeansy True Religion i obcisłe koszulki, nie mieli szans z prawdziwymi profesjonalistami. Dwaj z nich dali się kompletnie zaskoczyć, usłyszeli jedynie trzask, gdy kule wbiły im się w czaszki i klatki piersiowe. Trzeci zdążył się poderwać, lecz to uczyniło go jedynie lepszym celem dla dowódcy ekipy. Jak widać, niewiele wiedział o swoim fachu. Agent wpakował w niego trzy pociski, co zresztą nie było konieczne, bo już pierwszy wyrzucił szczątki serca Albańczyka przez sporą dziurę w plecach. Jak to zwykle bywa, w takich sytuacjach ludzie zaczęli wrzeszczeć, co naturalnie nic nie dało. Jednym z krzyczących był Chrystos. Zdaje się, że próbował dowodzić swoją grupą. On także wstał, sięgając przy tym pod luźną lnianą koszulę po beretę, którą miał za paskiem spodni. Jak większość twardzieli, którzy nie znaleźli czasu na porządne szkolenie, sądził, że będzie gotowy na wszystko, nosząc niezabezpieczoną broń. Gdy pod ostrzałem w panice sięgnął po pistolet, nieświadomie nacisnął palcem język spustowy i strzelił sobie w nogę. Próbując zapanować nad bólem i upokorzeniem, obrócił się ku napastnikom. Zobaczył dwie panie w średnim wieku, stojące na szeroko rozstawionych nogach, jakby nie zważając na brak muzyki, zamierzały rozpocząć jakiś dziwny taniec, ale tego nie zrobiły. Zamiast tego obie wystrzeliły dwukrotnie z odległości siedmiu jardów. Kluczowe organy wewnętrzne Christosa, w tym mózg, nie istniały już, gdy padał na posadzkę. W tym momencie pięcioro agentów otworzyło ogień do luster zdobiących ściany baru, powodując niezwykle efektowny hałas i skutecznie potęgując panikę. Przerażeni klienci rzucili się do drzwi, jeden z japońskich turystów usiłował filmować wszystko telefonem, a rykoszetująca kula trafiła w pośladek jedną z panienek Christosa. Jak dowiedziałem się później od agentki, panienka ubrana była tak, jakby ostatnim razem, gdy poczuła ból w tej części ciała, nieźle jej za to zapłacono. Nie licząc owej niegroźnie postrzelonej, nie było innych ofiar. To niemałe osiągnięcie, zważywszy na to, ilu ludzi przebywało w lokalu i jak nieprzewidywalnym przedsięwzięciem jest nawet starannie przygotowane zabójstwo. Agenci schowali broni i wybiegli na zewnątrz frontowymi drzwiami, wołając, by ktoś natychmiast wezwał policję. We wcześniej ustalonym miejscu, na małym brukowanym placyku, przegrupowali się i wsiedli na cztery skutery Vespa. Wprawdzie jeździć nimi mogli jedynie mieszkańcy wyspy, ale hojna łapówka, wręczona właścicielowi warsztatu, załatwiła sprawę. Moi ludzie pognali wąskimi uliczkami miasta, a dowódca użył komórki, by przywołać dwie szybkie motorówki czekające w sąsiedniej zatoce. Po trzech minutach byli już przy stacji kolejki linowej, oferującej wygodniejszy i szybszy, niż podróż na grzbiecie osła, sposób na dotarcie do podnóża klifu 1200 stóp niżej. Łodzie czekały już w przystani. Gdy do Rastoni dotarli pierwsi gliniarze, moja ekipa była w połowie drogi do sąsiedniej wyspy, tnąc błękitną toń w pióropuszu białej piany. Greccy policjanci mieli spory ubaw, gdy dowiedzieli się, że Christosa, pierworodnego i ukochanego syna patrosa Nikolaidesa, rozwaliły dwie panie w rybaczkach i okularach przeciwsłonecznych marki Chanel. Lecz jak już wspomniałem, to właśnie był mój błąd. Nie samo zabójstwo, ale to, że dokonały go kobiety. Przyznaję. W ogóle o tym nie pomyślałem, po prostu wysłałem ludzi najlepiej się nadających do tej roboty. Niestety, do dziś się uczę, że przyjmowanie pewnych założeń to błąd, którym ścisie się za każdym razem. W wioskach północnej Grecji, gdzie ważkie decyzje podejmują rady złożone wyłącznie z mężczyzn, egzekucja wykonana przez kobiety to coś więcej niż tylko śmierć. To zniewaga. Z perspektywy ojca rodziny wyglądało to tak, jakby sprawcy chcieli mu powiedzieć, "Chrystos to nieliczący się kastrat, nie wart nawet czasu matadora. Możliwe, że Patros, bezlitosny bandyta i kochający ojciec, i tak wkroczyłby na drogę zemsty, ale w tej sytuacji wiedziony męską godnością i honorem, choć może to słowa na wyrost, wszak wiemy, jak niegodnych czynów dopuszczał się w przeszłości, doszedł do wniosku, że po prostu nie ma wyboru. Moja agentka myliła się, co do przypadkowej ofiary zamachu. Opięty z pandeksem tyłek nie należał do wynajętej dziwki, lecz do młodszej siostry Chrystosa. Jak się później dowiedziałem, w jej krótkim życiu nieczęsto się zdarzały epizody trzeźwości, lecz jak na złość, trafił się taki właśnie wtedy w Rastoni. Podczas gdy inni klienci gnali w stronę wyjść, ona podeszła na czworakach po stłuczonym szkle, pochyliła się nad bratem i próbowała go przekonać, by nie umierał. Gdy zdała sobie sprawę, że to na nic, sięgnęła po telefon. Przez lata z pasją oddawała się uprawianiu seksu z kim popadło, ale w jej życiu tak naprawdę istniał tylko jeden prawdziwy mężczyzna, ojciec. Może dlatego Patros i jego albańska falanga dowiedzieli się o wydarzeniach tego popołudnia wcześniej niż ja. Wciąż tkwiłem na rogu ulicy opodal Starego Miasta, gdy 10 minut później niż on odebrałem wiadomość. SMS-a z ceną DVD: Leon Zawodowiec na Amazonie. Informacja ta oznaczała, że Christos nie żyje, ekipa jest bezpieczna na pokładach motorówek, a pościgu nie widać. Schowałem telefon i spojrzałem na zegarek. Minęło 18 minut, odkąd sygnał ode mnie zapoczątkował łańcuch wydarzeń. Chwilę wcześniej. Przekazałem telefonicznie jeszcze kilka rozkazów, zgodnie z którymi mniejsze zespoły przystąpiły do aresztowania sześciu znanych nam zdrajców. Tak oto wydarzenia, których początkiem była moja akcja sprzed paru lat na Placu Czerwonym, miały się ku końcowi. Właściwie mogłem sobie w duchu pogratulować, pozwolić sobie na chwilę małego triumfu, ale to nie leży w mojej naturze. Obawiam się, że zawsze w takich chwilach miewam wątpliwości. Zacisnąłem mocniej dłoń na uchwycie nssr od anonimowy młody biznesmen wychodzący z cienia, by wtopić się w tłum obcych ludzi bez twarzy, rozmyślając o nieżyjącym irlandzkim filozofie i polityku. Edmund Berg powiedział bowiem kiedyś, iż problem z wojną polega na tym, że niszczy to, czego miała bronić – sprawiedliwość, uczciwość, człowieczeństwo. Ja zaś nie mogłem się oprzeć refleksji o tym, jak często deptałem najświętsze dla Amerykanów wartości, by ich bronić. Pogrążony w myślach, ruszyłem w stronę niewielkiego mostku nad rzeką. Odległość między starym miastem a hotelem, w którym się zatrzymałem, nie przekraczała 800 kroków. 800 kroków, cztery minuty marszu. W kategoriach historycznych to nawet nie mrugnięcia, przecież właśnie w owej chwili... Garstka szaleńców decydowała o naszych losach. Rozdział trzynasty Hotel Duron był pusty, gdy wkroczyłem do holu. Nie było portiera ani recepcjonisty. Jeszcze bardziej niepokojąca była jednak cisza. Zawołałem, a gdy nikt mi nie odpowiedział, skierowałem kroki w stronę baru przylegającego do lobby. I właśnie tam zastałem cały personel oraz gromadę gości hotelowych zapatrzonych w ekran telewizora. W Genewie było parę minut po piętnastej, w Nowym Jorku po dziewiątej rano, 11 września. Pierwszy samolot uderzył właśnie w północną wieżę World Trade Center. W nieskończoność puszczano nagranie z amatorskiej kamery. Kilkoro dziennikarzy w studiu zaczynało spekulować, że może to być atak terrorystów na Stany Zjednoczone. Kilku szwajcarskich idiotów przy barze powitało te sugestie wiwatami. Rozmawiali po francusku, a ja dostatecznie często spędzałem wakacje w Paryżu, żeby ich zrozumieć. Wychwalali odwagę i pomysłowość tego, kto przeprowadził atak. Pomyślałem o ludziach w kraju, o Nowojorczykach oglądających ten sam materiał filmowy ze świadomością, że gdzieś w tym płonącym budynku są ich bliscy, i modlących się, by jakimś cudem udało im się wyjść cało. Możliwe, że istnieją na tym świecie. Gorsze przeżycie niż obserwowanie na żywo w telewizji ostatnich chwil członków rodziny, ale w tamtym momencie nie umiałem sobie niczego straszniejszego wyobrazić. W kieszeni miałem pistolet ceramiczno-plastikowy, zaprojektowany specjalnie po to, by oszukać wykrywacza metalu, takie jak te, których spodziewałem się w biurze Buchera, i ogarnęła mnie taka wściekłość, że poważnie się zastanawiałem, czy go nie użyć. Walczyłem jeszcze z emocjami, gdy lot United Airlines nr 175 z Bostonu dobiegł nagle końca wskutek zderzenia samolotu z południową wieżą. Z piersi wszystkich zebranych, z idiotami włącznie, dobył się mimowolny krzyk. Mam wrażenie, że zaraz potem w barze zapanowała cisza, ale mogę się mylić. Pamiętam tylko, że miałem poczucie, iż jestem świadkiem zderzenia dwóch światów, które omal nie wysadziło wielkiej republiki z posad. Samotny zdalał od domu poczułem lęk. Czy już nic nie będzie takie samo jak do tej pory? Po raz pierwszy w historii niezidentyfikowany nieprzyjaciel zabijał Amerykanów w ich własnym domu. Co więcej, zdołał zniszczyć ikonę, która w pewien sposób symbolizowała cały naród, jego ambicje, nowoczesność, pragnienie sięgania coraz wyżej. Nikt jeszcze nie wiedział, jak głęboka będzie ta rana, ale mikroświat hotelowego baru. Rozpadł się na chaotyczne epizody. Gdzieś bez końca dzwonił telefon, cygaro zmieniało się w popiół, a na ekranie telewizora migawki z przeszłości przeplatały się z obrazem przerażającej teraźniejszości. Ludzie nadal milczeli. Może nawet idioci się zastanawiali, jak ja, czy czeka nas ciąg dalszy? Dokąd to wszystko zmierza? Do Białego Domu? Na Three Mile Island? Z pistoletem w kieszeni zacząłem przeciskać się przez tłum, który niepostrzeżenie zebrał się za moimi plecami. Wsiadłem do pustej windy i wróciłem do swojego pokoju. Próbowałem dodzwonić się do Waszyngtonu. Najpierw przez linię naziemną, potem przez satelitę Pine Gap, ale łącza na wschodnim wybrzeżu były przeciążone. W końcu skontaktowałem się z placówką NSA w Peru. Podałem kod pierwszeństwa jeźdźca niebieskiej. I wreszcie uzyskałem połączenie z centralą dywizji za pomocą zapasowej sieci satelitarnej. Rozmawiałem z dyrektorem, którego głos był tak zniekształcony zakłóceniami, jakbyśmy konwersowali we wnętrzu muszli klozetowej. Poprosiłem, żeby wysłał po mnie samolot. Chciałem wiedzieć, czy do czegoś mogę się przydać. Odpowiedział, że w żaden sposób mu nie pomogę, a w dodatku właśnie usłyszał komunikat Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Wszystkie loty z kraju i do kraju lada chwila zostaną wstrzymane. I słusznie, bo przecież nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Właściwie przeraziło mnie nie to, co mówił, ale to, że w jego głosie pobrzmiewała panika. Dodał po chwili, że musi już iść, bo w jego budynku, podobnie jak w białym domu, rozpoczęła się ewakuacja. Zakończyłem połączenie i włączyłem telewizor. Każdy, kto przeżył tamten straszny dzień, wie, co się wydarzyło. Ludzie trzymając się za ręce skakali z Bóg wie jakiej wysokości. Dwie wieże runęły, a apokaliptyczne sceny rozgrywające się na dolnym Manhattanie utonęły w chmurze pyłu. W domach, biurach i sztabach całego świata ludzie oglądali obrazy, które miały na zawsze wryć się w ich pamięć. Smutek zawsze wypływa na powierzchnię. Lecz choć miałem się o tym dowiedzieć znacznie później... Znalazła się jedna osoba, która, spoglądając na policjantów i strażaków wbiegających do gmachu mającego się stać ich betonowym grobowcem, na cały ten wir dzikiego chaosu, dostrzegła w nim życiową okazję. Była jedną z najbystrzejszych istot ludzkich, jakie zdarzyło mi się spotkać. A choć miewałem liczne romanse z innymi substancjami, inteligencja zawsze była narkotykiem, który kręcił mnie najbardziej. I choćby z tego powodu nigdy jej nie zapomnę. Cokolwiek ludzie myślą na temat moralności, nie mam żadnych wątpliwości, że potrzeba było prawdziwego geniuszu, by rozpocząć planowanie morderstwa doskonałego w owym wrześniowym piekle. A następnie po latach dokonać go w obskurnym hoteliku Eastside Inn. Podczas gdy ona snuła swoje mroczne plany, ja przez resztę wieczoru patrzyłem na ludzi skaczących z okien, aż wreszcie Około dwudziestej drugiej czasu genewskiego kryzys zaczął jakby tracić impet. Prezydent opuścił już bunkier w bazie sił powietrznych, Offutt w Nebrasce i wracał do Waszyngtonu. Opanowano pożar w Pentagonie, otwarto też pierwsze mosty łączące Manhattan z resztą miasta. Mniej więcej wtedy zadzwonił do mnie jeden z asystentów Narodowej Rady Bezpieczeństwa z informacją, że według danych wywiadowczych za zamachami może stać pewien Saudyjczyk, niejaki Osama bin Laden. I że już trwają pierwsze ataki na jego bazy w Afganistanie, organizowane pod przykrywką grupy rebeliantów zwanej Sojuszem Północnym. Dwadzieścia minut później pokazano zdjęcia pierwszych eksplozji w Kabulu. Rozpoczęła się tak zwana wojna z terroryzmem. Przygnębiony opuściłem przytłaczająco ciasny pokój hotelowy i poszedłem na spacer. Termin wojna z terroryzmem wydawał mi się równie ogólnikowy jak wojna z narkotykami. A wiedziałem z własnego doświadczenia, jak skuteczna jest ta ostatnia. Ulice Genewy były puste, bary dziwnie ciche, a elektryczne tramwaje nie woziły prawie nikogo. Dowiedziałem się później, że tak samo wyglądały miasta od Sydney po Londyn, jakby ze współczucia dla Ameryki na jakiś czas przygasły światła całego zachodniego świata. Przeszedłem przez ogród angielski i minąłem grupkę marokańskich handlarzy prochami, opłakujących kompletny zastój w interesie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy dla czystej satysfakcji nie posłać im kulki, ale w końcu ruszyłem przed siebie promenadą nad brzegiem jeziora. Przed sobą miałem ekskluzywne osiedle Kolonii, w którym mieli swe domy facht, władca Arabii Saudyjskiej oraz Aga Han i połowa lajdaków tego świata. Usiadłem na ławce nad jeziorem i spojrzałem ponad jego taflą na gmach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cudownie oświetlony, i jakże bezużyteczny. Poniżej, niemal nad samą wodą, wznosił się szary masyw hotelu Prezydent Wilson, z którego okien rozciągał się widok na najpopularniejszą plażę nad Jeziorem Genewskim. Każdego lata Saudyjczycy i inni zamożni Arabowie płacili słono za pokoje od frontu, by móc obserwować kobiety opalające się toples na trawie. Jeśli dodamy do tego świetnie zaopatrzone minibary, otrzymamy arabską wersję drogiego klubu ze striptizem. Na dodatek... Bez przykrego obowiązku dawania napiwków. Choć było dość późno, w większości okien paliły się wciąż światła. Goście hotelu zapewne rozumieli, jak gówniana stała się nagle ich sytuacja i w pośpiechu pakowali swoje lornetki, by załapać się na pierwszy poranny lot w rodzinne strony. Jednak bez względu na to, jak srogą zemstę zamierzał wywrzeć zachód na Osamie, Bin Ladenie i całym arabskim świecie, co do jednego trudno było mieć wątpliwości – Służby wywiadowcze poniosły porażkę na niespotykaną skalę. Naczelną misją, jakże kosztownego w utrzymaniu środowiska wywiadu Stanów Zjednoczonych, było chronienie ojczyzny. Tymczasem od pamiętnego ataku na Pearl Harbor nie doszło do tak spektakularnego i brzemiennego w skutki blamarzu. Siedząc na ławce w ową chłodną noc, nie próbowałem wskazywać palcem winnych, bo żaden z nas nie był bez winy. Wszyscy nosiliśmy niebieskie odznaki, wszyscy byliśmy odpowiedzialni podobnie jak prezydent i kongresmeni nasi zwierzchnicy to oni regulowali nasz budżet i ustalali priorytety i w przeciwieństwie do nas mogli przynajmniej wypowiadać się publicznie w duchu przewidywałem jednak że minie sporo czasu zanim amerykanie usłyszą od nich choćby słowo przeprosin może w przyszłym tysiącleciu wiatr nad alp wzmagał się niosąc woń deszczu wiedziałem że czeka mnie długi spacer z powrotem do hotelu i że powinienem już iść a jednak trwałem na tej ławce Możliwe, że nikt inny jeszcze się nad tym nie zastanawiał, ale ja już wiedziałem, że wkrótce nie tylko Dolny Manhattan legnie w gruzach. Podobny los może spotkać całą strukturę wywiadowczą naszego kraju było to nieuniknione, jeśli w jej miejsce miało powstać coś lepszego, skuteczniejszego. W środowisku wywiadu nic nie miało być takie jak dawniej i to samo dotyczyło dywizji. Rząd już nie będzie oczekiwał od nas że będziemy tajną policją sekretnego świata, lecz że będziemy tajną policją islamskiego świata. Pamiętałem, że muszę wcześniej wstać. Zanim dotarłem do łóżka, żyłem już na innej planecie, bo świat nie zmienia się na naszych oczach, zmienia się za naszymi plecami. Wiedziałem, że nie znam potrzebnych języków i brakuje mi umiejętności, by zaistnieć w nowym, pięknym świecie wywiadu, który miał się narodzić, Dlatego znalazłem się nagle, podobnie jak Markus Bucher, na rozstaju dróg. Niepewny przyszłości, niekoniecznie szukający szczęścia, choć poczucie spełnienia nie byłoby takie złe, czułem się zagubiony. Musiałem zadać sobie pytanie, jakiego życia naprawdę pragnę. Siedząc samotnie, targany wewnętrzną burzą, długo szukałem wskazówki we własnej przeszłości i znalazłem coś może nie odpowiedź, ale przynajmniej pewne wyjście. Przypomniałem sobie mianowicie o pewnej dalekiej tajlandzkiej wiosce Kun Yuan, położonej tuż przy granicy z Birmą. Gdy dziś o tym myślę, mam wrażenie, że to wspomnienie przez lata czekało w ciemności, wiedząc, że nadejdzie kiedyś jego czas. To dzikie strony, kraina bezprawia, niezbyt odległa od złotego trójkąta. Gdy zaczynałem służbę, ledwie miesiąc po przybyciu do Berlina, Przypadkiem trafiłem w te okolice. Właściwie nic nie wyróżniało Kunjuam spośród innych górskich osad, może poza tym, że około trzech mil od niej w dżungli stała kolonia posępnych baraków z betonowych bloczków, otoczona ogrodzeniem pod napięciem i kilkoma wieżyczkami strażniczymi. Oficjalnie była to placówka należąca do globalnego systemu pozycjonowania, a w rzeczywistości tajne więzienie CIA element autentycznego łagru, którego istnieniu z tak wielkim zapałem zaprzeczały amerykańskie władze. W miejscach takich jak to przetrzymywano więźniów, których w Stanach nie można by legalnie torturować. Jeden ze strażników zmarł podczas służby i choć w normalnej sytuacji sprawą zajęłoby się nasze biuro w Tokio, akurat wtedy rozpętał się kolejny skandal szpiegowski z udziałem Chińczyków. I nasi ludzie mieli pełne ręce roboty. Dlatego musiałem opuścić cywilizowaną Europę i wkrótce byłem już na pokładzie starego samolotu turbośmigłowego lecącego do Mehong Son, miasta Trzech Mgieł. Na co dzień do placówki GPS można było błyskawicznie dotrzeć helikopterem, ale była to pora monsunów, a nazwy Miasto Trzech Mgieł nie wymyślono bez powodu. Musiałem więc wynająć Toyotę z napędem na cztery koła od faceta, który ponad wszelką wątpliwość był miejscowym baronem opiumowym, by odnaleźć w dżungli Kun Yuam i więzienie CIA. Droga wiodąca między imponującymi górami doprowadziła mnie do przystani zabytkowego promu linowego. Była to jedyna przeprawa przez rwącą, dziką rzekę brzemienną monsunowymi deszczami. Jeden z dopływów wielkiego Mekongu, areny tak wielu tajnych operacji, tylu porażek amerykańskich sił zbrojnych podczas wojny w Wietnamie. Wysiadłem z wozu zmęczonej senny. Podróżowałem bez wytchnienia od trzydziestu dwóch godzin, napędzany chyba jedynie ambicją i niepokojem o wynik misji. Gdy wraz z grupą handlarzy, przekąsek i wieśniaków przyglądałem się, jak pokryta rdzą lina w chmurze pyłu wodnego ciągnie ku nam płaskodenny prom, podszedł do mnie buddyjski mnich w szafranowej szacie i spytał, czy mam ochotę na kubek masala chai, miejscowej herbaty. Mówił dobrze po angielsku, a jako, że nie oferowano mi niczego poza zabójczym tajskim piwem ze słoniem na etykiecie, przyjąłem napój z wdzięcznością. Mnich także zmierzał w głąb kraju i trudno mi było odrzucić jego prośbę o podwiezienie. Zwłaszcza, że oficjalnie podróżowałem jako ekspert WHO do spraw chorób endemicznych. Na drugi brzeg rzeki dostaliśmy się, siedząc już razem w Toyocie. Prom ledwie unosił się na wodzie, fale przelewały się przez burty i tylko dwucalowa stalowa lina sprawiała, że nie dryfowaliśmy w stronę jednego z najwyższych wodospadów w tym kraju, położonego ledwie ćwierć mili dalej. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek odbył mniej przyjemną wycieczkę. Gdy wreszcie wyjechaliśmy z rzecznej doliny, nad naszymi głowami zamknęło się zielone sklepienie dżungli, a mnich spojrzał na mnie odrobinę zbyt wnikliwie i spytał, czym się zajmuje. Studiowałem medycynę, to też bez problemu wygłosiłem wykład o dędze, ale szybko zrozumiałem, że wcale mi nie uwierzył. A może po prostu wiedział o betonowych barakach opodal kun Yuan? Mieszkał w Waśrami, niedaleko Nowego Jorku. Stąd wiedział więcej o życiu w Stanach, niż można się było spodziewać. Całkiem inteligentnie rozprawiał o narkotykach rekreacyjnych i presji współczesnego życia. Nabrałem przekonania, że to nie jest całkiem zwyczajna rozmowa. Wygląda panna zaszczutego, rzekł wreszcie tonem jak przystało na buddystę, raczej smutnym niż osądzającym. Zaszczutego? Roześmiałem się i odparłem, że pierwszy raz słyszę coś takiego, bo zwykle ludzie lokują mnie raczej na drugim krańcu łańcucha pokarmowego. Nie ma drugiego krańca łańcucha pokarmowego odpowiedział cicho. Wierzą w to tylko ludzie Zachodu. Każdy, kto nie dostąpił łaski, przed czymś ucieka. Spojrzeliśmy sobie w oczy. Zagadnąłem z uśmiechem, czy zastanawiał się kiedyś nad wstąpieniem do klasztoru. Parsknął śmiechem, a potem spytał, czy słyszałem już, w jaki sposób mieszkańcy tutejszych wiosek chwytają małpy. Odrzekłem, że wiem co nieco o życiu, ale o łapaniu małp akurat nie. W Harwardzie rzadko jadaliśmy małpinę najwyżej na święto dziękczynienia i Boże Narodzenie dodałem. Opowiedział mi więc, że do podstawy pnia drzewa przypinają łańcuchem pękaty dzban o wąskiej szyjce. Na dno wrzucają orzechy i inne małpie przysmaki. Łakoma małpa złazi nocą z drzewa i wsuwa łapę do dzbanka. Chwyta smakołyk, zaciskając pięść, rzecz jasna. Lecz pięść jest zbyt duża, by wysunąć się z powrotem przez wąską szyjkę. Małpa jest w potrzasku. Rankiem zaś przychodzą wieśniacy, by walnąć ją pałką w łeb. Przez chwilę spoglądał na mnie w milczeniu. To naturalnie opowiastka zen. Rzekł wreszcie, uśmiechając się znowu. A jej sens jest prosty. Jeśli pragniesz być wolny, musisz odpuścić. Tak, odpowiedziałem. Tyle sam zrozumiałem. I dodałem, że to piękna historia, tylko nic dla mnie nie znaczy, przynajmniej nie teraz. Możliwe, odparł. Podobnie jak to, że znalazłem się na tej drodze specjalnie po to, by ją panu opowiedzieć, doktorze. Jest pan jeszcze młody. Może nadejdzie chwila, gdy moja historyjka nabierze znaczenia. Naturalnie miał rację. Nadeszła taka chwila, choć była zupełnie inna, niż to sobie wyobrażałem. Nadeszła, gdy siedziałem nocą w Genewie, czekając na burzę, rozmyślając o masowym morderstwie w Nowym Jorku i o kobietach w krótkich spódniczkach, werbujących jeszcze bystrzejszych ode mnie absolwentów, gotowych stawić czoło nowej sytuacji. Miałem 31 lat i właśnie zrozumiałem, że wyszkolono mnie do otoczenia wojny pancernej w Europie a nagle się okazało, że trzeba walczyć z partyzantami w Afganistanie. Czy mi się to podobało, czy nie? Historia przeszła obok mnie. Na innym, znacznie głębszym poziomie, czułem coś jeszcze, że pewnego dnia, prędzej czy później, zapragnę odnaleźć coś, co trudno mi nawet nazwać, co dla większości ludzi jest chyba miłością, że zapragnę spacerować z kimś po plaży, nie zastanawiając się nieustannie, czy jestem poza zasięgiem snajperów. Zapomnieć, że znacznie wcześniej czuję się kulę rozrywającą ciało, niż słyszy dźwięk wystrzału, znaleźć kogoś, kto by mi objaśnił, czym tak naprawdę jest bezpieczna przystań. Wiedziałem całym sercem, że jeśli teraz nie opuszczę sekretnego świata, to już nigdy tego nie uczynię. Trudno jest odwrócić się plecami do wszystkiego, co znamy, może nawet najtrudniej. A jednak myślałem o tym, powtarzając sobie w duchu jedno zdanie. Jeśli pragniesz być wolny, musisz odpuścić. Rozdział XIV. Tej samej nocy w hotelu Duron napisałem rezygnację. Rankiem puściłem ją pocztą dyplomatyczną i natychmiast ruszyłem w drogę powrotną do Londynu. Potrzebowałem trzech tygodni, by zakończyć otwarte sprawy i przekazać akta FBI. Jedna z pierwszych fundamentalnych zmian w środowisku amerykańskiego wywiadu polegała na tym, że dywizje zamknięto, a jej obowiązki po czterech dziesięcioleciach usilnych starań przejęli federalni. Jak na ironię, ostatni dzień pracy spędziłem w Berlinie, mieście, w którym to wszystko zaczęło się dla mnie na dobre. Po raz ostatni zamknąłem drzwi biura i odprowadziłem moich ludzi na Tempelhof, skąd mieli odlecieć do domu. Uścisnąłem im dłonie i do końca, nie wypadając z roli agenta, oznajmiłem, że sam lecę, późniejszym samolotem. W rzeczywistości jednak opuściłem terminal głównym wejściem i z kompletem nowych dokumentów wsiadłem do taksówki. Kazałem się zawieźć do salonu Porsche, skąd odebrałem nowiutkie Cayenne Turbo. Mając pod stopą pięćset koni mechanicznych, uznałem, że jestem nieźle przygotowany do jazdy niemiecką autostradą. Wioząc bagaże na tylnym siedzeniu wieczorem, minąłem Frankfurt, a nad ranem przekroczyłem granicę. Jesień spóźniała się tego roku i nawet w świetle księżyca francuska prowincja wydawała mi się piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Mijałem wioski o romantycznych nazwach, aż w końcu znalazłem PH płatną autostradę, której szukałem. Wjeżdżając do Paryża od południa, trzeba minąć pewien charakterystyczny punkt widoczny między blokami, w których Francuzi przechowują imigrantów. Zasłaniają one praktycznie całą panoramę miasta, poza sylwetką wieży Eiffla widoczną na horyzoncie. Chłodne powietrze poranka było niezwykle przejrzyste, wyostrzało obraz. Wcześniej wielokrotnie podziwiałem ten widok, ale tylko wtedy z zapartym tchem. Poczułem, że coś we mnie pękło, że uwolniło się. Coś, co narastało przez całą noc. Zjechałem na pobocze. Być w Paryżu, być młodym i nareszcie wolnym, czy może być coś wspanialszego? Wynająłem mieszkanie w tej części ósmego arrondissement, którą Paryżanie nazywają złotym trójkątem, w zaułku obok pięknej Rue François-Premier. Dzień za dniem, pracując do późnej nocy, Pisałem książkę, którą miało przeczytać bardzo niewielu ludzi, a wśród nich pewna młoda kobieta z Nowego Jorku. Przyszło mi gorzko pożałować, że to zrobiła. Skończyłem po sześciu miesiącach, setki tysięcy słów opatrzonych przepisami, starannie sprawdzonych. Poczułem, że proces oczyszczania się z dawnego życia dobiegł końca. Napisałem ostatni rozdział tamtej ery i puściłem go z nurtem czasu, jak pogrzebową barkę ku zamkniętej przeszłości. Dumny byłem z mojego dzieła. Wiecie pewnie, że jestem naiwny, ale naprawdę wierzyłem, że jeśli moje fachowe uwagi pomogą przechytrzyć choćby jednego człowieka pokroju Christosa Nikolajdesa, to gra jest warta świeczki. Gdy ekipa analityków pracujących dla dyrektora wywiadu starannie prześwietliła tekst, wypuściło go na rynek niewielkie wydawnictwo specjalizujące się w dość trudnych w odbiorze publikacjach, takich jak Pamiętniki Uciekinierów skuby czy analizy honorowych zabójstw kobiet w świecie arabskim. Innymi słowy, niewielkie wydawnictwo po cichu sponsorowane przez CIA. W takim przybytku ukrywanie tożsamości autora było codziennością, lecz mój przypadek okazał się szczególnie skomplikowany. Gdy oddałem odznakę, uznano, że wiem zbyt wiele o bezpieczeństwie kraju, by ktokolwiek i kiedykolwiek mógł się dowiedzieć, kim byłem i czym się zajmowałem. Można by rzec, że tajny świat mimochodem odebrał mi tożsamość i historię życia. Gdy książka wreszcie się ukazała, na okładce można było znaleźć nazwisko niejakiego Juda Garetta, dla którego specjalnie stworzono fałszywe dane. Ktokolwiek próbowałby dowiedzieć się czegoś o autorze, trafiłby na następującą notę biograficzną. Jude Garet, absolwent University of Michigan, przez ponad 14 lat stał na straży prawa. Początkowo w biurze szeryfa w Miami, a następnie jako śledczy w FBI, zginął wykonując zadanie w Chicago. Rękopis niniejszej książki, opartej na dogłębnej analizie spraw, nad którymi pracował autor, został znaleziony w jego gabinecie wkrótce po jego tragicznej śmierci i stał się testamentem jednego z najlepszych śledczych na świecie. W pewnym sensie była to prawdziwa historia. Naprawdę istniał agent FBI Jude Garrett i rzeczywiście już nie żył. Zginął w wypadku samochodowym wracając z pracy do domu. Był kawalerem, samotnikiem, bez innych zainteresowań poza pracą. Moi wydawcy po prostu zawłaszczyli jego tożsamość i dodali do niej sukces literacki. Pośmiertnie, skoro nie odniósł go za życia.